I teraz oficjalnie witam Chris Mikinia, Pola Raksa. Jesteśmy po 21 raz na połączeniu. Witaj, Chris. Tak. Witam, witam serdecznie wszystkich, którzy się tu zebrali i od razu zaczynam od podziękowań za moje urodziny, bo to były chyba najlepsze urodziny, jakie miałem w życiu. Zgadziłem. Dlatego, że to były, że to, były rocznicy, to były urodziny, które były obchodzone przez wiele dni, obchodzone są do teraz. Dostaję od Państwa życzenia, za które bardzo, bardzo dziękuję. Wiało nich mnóstwo ludzi. Nigdy tu życzeń chyba w całym moim życiu, jeżeli złożyć je wszystkie razem w jedną całość. Nie miałem ile, ile się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. Także była to absolutnie cała masa, lawina wręcz, jest... tsunami rzeczeń i bardzo za to dziękuję. Na różnych kontynentach dookoła na świata. W widzisz, że jesteś znany. Na Także świecie. wszystko przez Ciebie, Janusz, myśmy się tu, tu chcę dodać, że myśmy się nawet do tego nie umawiali, że będziemy o jakichkolwiek tu rodzinach wspominać moich. Ja chciałem uczcić to minutą ciszy, bo tak najlepiej. A tutaj nieoczekiwanie to poszło w świat i, i idzie dalej. Takie spontaniczny. Bardzo za wszystko wiesz. dziękuję. Mam nadzieję, że Doczekam jeszcze ten rok do 60., -tki. spróbujemy jeszcze raz, może inaczej, w innych lepszych okolicznościach przyrody. Może Inne kolejna sytuacji. 60., słuchaj, tutaj ja z kolei wiesz, dowiedziałem się dzięki Asi słabo, i to ona mnie zalarmowała. Ja mówię, no to ja cię zapytam, czy ty naprawdę masz tę urodzinę? Ty mówisz, że tak, no i potem już poleciało spontanicznie, ale wiesz, no to jest cudownie, tak odbierać tyle tych wszystkich życzeń, wiesz, i jakichś komentarzy i takiej solidarności, popatrz, całego świata, więc też się bardzo cieszę, że. Że tak nam się tak. udało to połączyć jeszcze z 20 odcinkiem, też jubileuszem, jakby nie było, tak? No, no tak, a zwłaszcza, że ten dzień nie zapowiadał się dobrze, bo mhm. o, od rana musiałem naprawić rurę wydechową, tak. która się urwała w samochodzie. Ale tam wydarzyło się coś jeszcze gorszego, niż ta rura, dlatego że uświadomiłem to sobie później, tak. że dostałem rachunek do podpisania i te, dostałem długopis służbowy, który był lepki od bakterii wręcz. Aha. Zanim, zanim o tym pomyślałem, że to wszystko przenoszę na siebie, no to po podpisałem, no i te bakterie na mnie przelazły. Dzięki Państwu jeszcze spokojnie udało mi się przetrzymać nasze spotkanie. Zresztą w znakomitej, w znakomitym nastroju humorze, a później rozłożyło mnie praktycznie na tydzień. Do teraz czuję jeszcze efekty przeziębienia, bo mnie kompletnie wycięło z, z życia. Także żyłem tylko na Państwa życzeniach, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Ta energia jest najważniejsza. Ja też ciągle jeszcze wiesz, czuję ten nagardę, to nie zlazę mi tak całkiem. Są jakieś ciężkie wirusy, które zostały rozprowadzone po tym świecie i wiadomo o co chodzi. E, cały czas monitorujesz e, tą rzeczywistość kosmiczną. U nas też w Polsce, jak ty tam coś włapiesz, to się okazuje, że jakieś tam ślapy, strzępy tego w mediach głównego nurtu są. No więc ponieważ ty mi mówisz, że dzisiaj, słuchaj, e, czy wczoraj zgłaszałeś tak, że lądownik, łazik jakiś na lądownik jest na Księżycu Amerykański od, od wczoraj, czy tam od kiedy. Tak. Wy, w naszym wylądował. dużym telewizorze też powiedzieli, wiesz. Te, no w, chyba w każdym, bo to od, wy, wylądował Odyseusz. Duże A. wydarzenie, bo coś doleciało do Księżyca i nie było to jakieś ma ma malutkie, tylko to było coś potężnego ponad 4 metry wysokości. usiadł na Księżycu, tyle że przewróciło się po prostu. Tak się wzięło to i, i się przewróciło. Także leży to obecnie na boku. Y Część urządzeń ciągle działa. Y lądownik nazywa się Odyseusz, zrobiony przez prywatną firmę. No właśnie. Y prywatna firma Intuitive się nazywa. Kiedy pokazywano tą... Y ten, ten, ten pokój kontrolny, bo do dziś pamiętamy, jak pokazywano w relacjach telewizyjnych to pomieszczenie kontrolne lotu Apollo. No, tam była cała armia ludzi, tam ze 40 osób siedziało przy bardzo poważnych monitorach, w rzędach poustawiani jak wojsko. Wszyscy patrzyli na jeden wielki, ogromny monitor, przeżywali to wszystko. A tutaj siedziało sobie w tym maleńkim pokoiku, nawet powiedziałbym mniejszym niż mój, mój bunkier, siedziało sobie 5 czy 6 osób. Przy normalnych, niezbyt dużych ekranach komputerowych, i to była cała obsługa lądowania na Księżycu. Znaczenie tego jest o tyle duże, że jest to pierwsze lądowanie czegokolwiek amerykańskiego od czasów lotów kosmicznych, czyli od czasu Apollo 17. I powiem Ci tak, chciałem taką małą refleksję w związku z tym, co powiedziałeś, co zresztą u nas, u nas też odnotowano i stwierdzono właśnie o tym, że tam prywatny kapitał w tym bierze udział i to jest taka trochę strategia amerykańska, właśnie, że kapitał prywatny z tym publicznym będą dalej się z nim zajmować. Ale to refleksja jest taka i pytanie, trochę retoryczne, czy w związku z tym, że oni wysyłają tego łazika i czy tą kapsułę całą tam bezzałogową. To ma oznaczać, że dalej będzie po prostu trwała ściema dotycząca w ogóle lądowań na Księżycu, ale, ale generalnie podboju kosmosu tradycyjnymi metodami. A to, co w mojej ocenie, to jest na pewnym poziomie wiarygodności, że w tajnych programach kosmicznych. Oglądam ostatnio program w Nature Geographic, gdzie przyznano, że taki program tajny kosmiczny jest. W domyśle latają na Księżyc czy na Marsa, oczywiście w oparciu o zupełnie inną technologię, tą technologię właśnie inżynierii wstecznej, a tutaj po prostu świat się, że tak powiem, nadyma Pieniądze gigantyczne idą, wiesz, yy, yy, to są miliony, miliardy dolarów, które lecą, no chociaż trochę taniej dzięki temu, że ci prywatniarze mają teraz tą technologię komputerową, szuszą inteligencję, na nie pomaga, ale to kosztuje i latają, wiesz, na tym paliwie rakietowym, które trzeba odwalać, nie? I Jest. chodzi mi o to, to pytanie brzmi tak, za czym już do detali i w ogóle historii z Księżycem. Czy to oznacza, że dalej idziemy w ściemę? Bo te całe latanie w kosmos tą metodą w obliczu tego, że mamy zupełnie alternatywne metody podróżowania, które są w, w tajnych programach, to, to mi trochę źle wróży. O tyle chciałem tylko jakby wywołać. Tak, wydaje się, że na tym etapie, na jakim jest obecnie świat, a widzimy sami, że świat jest niespokojny, w tą ściemę będziemy niestety dalej szli, mimo wiedzy o innych, lepszych technologiach, które mogą nas wynieść dalej i, i w najbardziej odległe części nawet Układu Słonecznego, ale Przyczyna jest tego bardzo prosta. Jeżeli chcieć pokazać jakiś nowy rodzaj napędu, napędu warp, na przykład, czy napędu nuklearnego statków kosmicznych, oznacza to, że. Czy może jeszcze coś lepszego, coś innego jeszcze. Oznacza to, że coś takiego można bardzo łatwo przełożyć czy przerobić na broń. I tak. to broń, której siła rażenia sprawi, że broń nuklearna to będzie jak kapiszon. W porównaniu do, do, do tego pomysłu, za pomocą którego można na przykład stworzyć taki pojazd kosmiczny, jak pokazano w, sta w serialu Star Trek. Dlatego, dlatego będziemy dalej chyba brnęli yy, w, tą, w tą ściemę. Zresztą Star Trek jest tutaj bardzo dobrym przyk przykładem. Dlatego, że ci wszyscy pa z Państwa, którzy oglądali yy, te odcinki Star Treka, zauważyli zapewne, że yy, Enterprise, czyli pojazd kosmiczny, który tam odgrywa główną rolę, tak naprawdę nie należy do konkretnego państwa, należy do Federacji Ziemskiej. Jest to jeden wielki organizm globalny, Globalne. zglobalizowany. Nie ma tam, tam się pojawiają rosyjskie nazwiska, amerykańskie nazwiska, jakieś bardziej egzotyczne nazwiska, no, które sugerują, że ci ludzie należą do różnych kultur. Natomiast federacja jest czymś absolutnie globalnym. Nie ma już podziałów na Ziemi. I być może właśnie jest to taki scenariusz, który sugeruje nam albo też i podpowiada, że. Ekspansja w kosmos będzie możliwa tylko wtedy, jeżeli wszyscy ludzie zjednoczą się na Ziemi i stworzą jeden organizm. Czyli innymi słowy, jeżeli będzie powstanie globalny rząd, tak? rząd tak, który będzie mógł reprezentować wszystkich ludzi na Ziemi, i dzięki temu oni nie będą mogli walczyć ze sobą. No bo dziś zobaczmy, gdyby ktoś dostał taką technologię, która, przy której atom blednie, no to gdyby, się, gdyby taka technologia dostała się w ręce ludzi, którzy obecnie walczą ze sobą, no to byłoby już pozamiatane. No, przyznam szczerze, że ja też ten właśnie wątek powiedzmy rządu światowego w kontekście ujawnienia prawdy o kosmitach, jest absolutnie fundamentalny. Ja, ja go, wiesz, muszę ci powiedzieć, że od lat staram się na jakichś tam może występach swoich podnosić, bo od początku było czytelne, że kiedy zobaczymy, że są jakieś rasy pozaziemskie, to w naturalny sposób, nawet u zwykłych, normalnych ludzi, u nas też, pojawi się problem, no dobrze, no to czy nasza planeta będzie przed nimi reprezentowana? Skoro oni będą reprezentować przykładowo nie jakiś kraj, na przykład na jakiejś planecie, nie wiem, powiedzmy z Oriona, tak? No to tylko całą planetę, co wydaje się być Teoretycznie możliwe. To my te jesteśmy skazani, jakby, jakby na ten sam proces. Nam się podpowiada w Star Treku. My tu mamy problem, i, i, bo my się z tym całym nowym porządkiem świata i tym rządem światowym po prostu cały czas borykamy jako z planem, który jest realizowany jako prawda, po prostu, bo wiemy, że nam, znaczy ja uważam, że problem nie w tym, że, że potrzebna jest nam reprezentacja ogólnoświatowa, tylko że problem w tym, że my nie chcemy takiej reprezentacji światowej, gdzie uzurpatorzy, w zasadzie też bandyci, w jakim stopniu po prostu ukryte jeszcze jakieś struktury władzy tym wszystkim zarządzają, tak? I to w ogóle nie jest, to oni nas w ogóle nie reprezentują. W związku z czym, dlaczego oni mają teraz y, tworzyć rząd światowy? Wymyślili sobie już, czy znaczy wymyślili się, z tym klimatem coś się dzieje. Mamy problemy ogólnoklimatyczne, to jest powód do tego, że musimy y, y, rząd światowy. Mamy problemy y, zdrowotne, no bo nakręcają te epidemie, no więc WHO, rząd światowy, tak. tak? Teraz jeszcze, jak się kosmici pojawią, no to wiadomo, że rząd światowy, tak, gospodarka jest globalna, prawda, bo jest globalna, to prawda, finanse pracują na całej planecie, korporacje rządzą, ja pamiętam, rządzą światem i ktoś powie tak, ja to rekonstruuję tylko, dobra, bo to wiesz, to jest problem, to nie tam, że jestem za czy przeciw. I mówi się tak, zaraz, zobaczcie, korporacje są międzynarodowe, a poszczególne państwa są łupem korporacji. No bo to w jakimś sensie prawda, no to zróbmy wreszcie super państwo światowe, żebyśmy wreszcie mogli złapać, jak to się mi za twarz te korporacje i przestać po prostu, żeby one nie męczyły poszczególnych krajów, no bo w jakimś sensie męczą, tak wykorzystują. Jako, jak, jaka bardzo logiczna na poziomie umysłu pojawia się konstrukcja, żeby przejść do tego rządu światowego. To jest właśnie problem, bo, bo to nie chodzi o to, to, że tu chodzi o racjonalność. Ona będzie u ludzi zwykłych, tych młodych, to będzie, no właśnie, no przecież jesteśmy jedną planetą, prawda? Gaja, patrz, koncepcja Gaj. Znaczy, mm -hmm. Ja się zgadzam z koncepcją Gaj ogólnie, no to jest jeden wielki, niesamowity organizm, Ziemia. Dlaczego my, ludzie, nie powinniśmy być jakby częścią, zintegrowaną częścią? Wszystkie rasy, narody, grupy, kultury, religie. Tak. Tylko kurka wodna, mamy na, na ten proces jednoczenia się świata, to są uzurpatorzy, to są ludzie, którzy chcą nas wykorzystywać, chcą nas mieć niewolników. Oni nas nie reprezentują, i w tym jest problem. Już ostatnie zdanie, że ja uważam, że trudno jest walczyć z takimi poglądami, które teraz ja zdecydowałem, a z drugiej strony patrzeć jak oni nas urządzają, prawda, w tym procesie jeszcze kosmicznym. Tak, zdecydowanie. I rzeczywiście w tej chwili, w takiej sytuacji trudno jest nam, nam wybrać, a jednocześnie. Myślę, że też nie za bardzo powinniśmy się to, o tym martwić, bo to generalnie jest proces rozłożony ciągle w czasie i prawdopodobnie te główne zmiany, jakie zajdą na Ziemi, a zajść muszą, muszą Zajdą w czasach, kiedy już nas dawno, dawno nie będzie. My sami widzimy teraz na własnych oczach, że jak bardzo różnią się od siebie kolejne generacje, kolejne pokolenia, które przechodzą na świat, jak inne mają podejście do myślenia, do, do, do patrzenia na świat, do, tego, do określenia tego, kim, kim się jest, własnej tożsamości, prawda? Bo następuje szeroki poważny kryzys. Także dziś, cokolwiek nie powiemy, czy nie spróbujemy. Yy, przewidzieć, co się wydarzy. Nie będzie to miało większego znaczenia, bo za dwie, trzy generacje może być myślenie o świecie i logika kompletnie zupełnie inna i, i, i wszyscy będą patrzeć na przykład w przeszłość jako na zmarnowany czas, bo ludzie walczyli ze sobą zamiast od samego początku zglobalizować się pod jedną mafią i być grzesznym niewolnikiem, wiosłować na galerze ku lepszej przyszłości w stronę następnej galaktyki. <laughs> Fajnie <prawda>? to zrobiłeś. <laughs> Tak tak to wygląda, tak to wygląda i dlatego wiesz kiedy wspomniałeś dzisiaj o tym, że wiadomo jest, że Istnieje równoległy program kosmiczny i potwierdzają to mainstreamowe media. National Geographic nie może być już większego mainstreamu niż National Geographic, i mówi o tym, że jest, że jest drugi program. Jeden z polinariatorów tego program programu mówi, wymienia słowo tajny program kosmiczny. Mówi o Księżycu, że nie wiedział, że ten Księżyc w ogóle jest tym, czym jest. Oczywiście w ramach tego, co dowiedział się w ramach podziemnych jakiś tam bas, oczywiście gdzie mają z kosmitami jakby na co dzień do czynienia. To są rzeczy szokujące. A jeśli jedno zamko zobacz, powiedziałaś o tym Star Treku, ten ten motyw występuje w tych przekazach z Tajgety, dotyczący tych statek, mat, ma, statek matka, tam wyszło Tajgeta, w tych przekazach, które mi się Gosia Duszak przekazuje, też na UFO forum ma mieć specjalne tam wystąpienie wirtualne, że oni tam mówią, że to jest w ogóle całe, jakby, całe, całe jako taka mini, mini planeta, tak, z, z, z ocieplaniem, z, z drzewami, z, z, z tego, wiesz. Ja też przypominałem, że z tych zdjęć, zdjęć które były robione nad, w czasie tego nadarzyc, w czasie tego incydentu z UFO 79, no już nie z że tylko z Mierzęcin, Mierzęcin, przepraszam z naderzecami, gdzie tam te siedem myśliwców było naszych, co major Makiewa to wyciągnął i te zdjęcia pokazał, przypominam, to były obiekty rzędu kilkunastu kilometrów długości, tak. To już oznacza, że to jest jakiś mikroświat, to na pewno nie są tylko maszyny, to zapewne, zależy kto tam mieszka, mogą być po prostu całe połacie też przyrody, tak. Więc technologia pozwala na to, żeby troszkę w stylu Star Treka podróżować po wszechświecie, tak. Lub też tworzyć planetarną reprezentację. Czyli teraz, jak teraz masz kosmiczne wyprawy, gdzie Amerykanie, Europejczycy i Rosjanie współpracują w kosmosie, tak? Czyli masz, masz element ponadnarodowo-państwowy, ponad tak? Jest, ale on póki co niezbyt jeszcze dobrze wróży tej, tej, jakby, tej jakby przyszłości. Kosmos jest dla nas wciąż nowy. Kosmos zaczął się całkiem niedawno. Sputnik. Pierwszy pojazd kosmiczny, który został wysłany z Ziemi, no to to jest są lata 50., koniec lat 50. I przed tym, przed tym wszystkim, czyli jeszcze nawet nie 100 lat temu. Prawda? Czyli tak. to wszystko się wydarzyło niedawno. Tempo tego rozwoju jest gigantyczne, olbrzymie, że możemy przebić swoją własną technologią tą ziemską atmosferę i zajrzeć, co się dzieje na zewnątrz. I y, tak mówimy, że używamy Zacofanego sprzętu, że technologia jest stara jak świat, ale ciągle to, co nowimy, robimy, jest, jest czymś absolutnie zupełnie nowym. I teraz musimy sobie w tym momencie spróbować zdefiniować, czym w takim razie będzie ten tajny program kosmiczny, o którym wspomniano w naszej tak. i nie, tylko, i to nie, nie, nie tylko, Nie oczywiście, tylko, oczywiście, oczywiście. Ja też o nim wielokrotnie słyszałem, czytałem, czytałem wie, wiele książek na ten temat. I teraz. Z jednej strony to jest to, o czym już wspomniałem, to są technologie, które dziś nie można, można je wykonać, nie można zastosować ze względu na nieprawdopodobne zagrożenie, jakie niesie to ze sobą, i konsekwencje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, organizacja ziemi i ziemian musi, musi w czasie nastąpić w czasie, a jednocześnie musi ten czas spowodować, że ludzie zgodzą się na taki, a nie inny układ. Dziś, kłócą się ze sobą, wojują ze sobą. Tak. I to na, na, poważną, na, na poważną skalę. Trzecie to jest archiwi, archiwizowanie technologii, bo my zachwystujemy się naszymi technologiami, pojawiają się coraz to nowe rzeczy, no, coraz to nowe rozwiązania. I zauważcie, Państwo, od jakiegoś czasu przestaliśmy w zasadzie rozumieć, co tak naprawdę odkryto. Mówią nam, że coś odkryli, że coś stworzyli, że do czegoś coś ma służyć, a my coraz mniej rozumiemy tak naprawdę, do czego mogłoby to służyć i po co to zostało zrobione. Pokazuje to, że technologia wschodzi na, na, na poziom, na tak wysoki poziom, że nie jesteśmy jej w stanie nawet na obecnym etapie skonsumować. My obaj jesteśmy przykładem ludzi, którzy urodzili się jeszcze w Epoce, w której nie było komputerów. Komputery były tylko w powieściach science fiction, ewentualnie były w wielkich instytutach jakichś naukowych i komputer był wielkości pokoju, a w Stanach nawet był jakiś komputer wielkości budynku. I nie zapomnijmy go w moim mieście Wrocław, na polskiej RWPG, ówczesnej RWPG pamiętam, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, wiadomo jak to się nazywało, to była ODRA, tak? I to był taki pierwszy w zasadzie velvro zrobiony komputer. Tam były całe jakieś budynki, tak? Całe jakieś pomieszczenia, żeby wykonywać czynności, które dzisiaj, nie wiem, na, na jakim prostym, na kalkulatorze zdaje się, można tak. wykonać, tak? No Apollo lecąc na Księżyc miał mniejsze oce przeliczeniowe niż obecny smartfon, prawda? A, Dziś smartfon może więcej. Mnie tu przyszła do głowy też taka analogia między właśnie tym światem technologii, który cały czas, jeśli chodzi o podróże w kosmosie, to poza obsługą elektroniczną, y, która jest oczywiście wydajniejsza, myślę też sztuczną inteligencją, która pomaga wiele rzeczy przemyśleć, zaprojektować, zaplanować, to w zasadzie w tej technologii nic się nie zmieniło, prawda? Y, a tutaj mówimy o tajnych programach kosmicznych, mówimy o inżynierii sterczy, mówimy o technologiach po prostu nie, nie, niewyobrażalnych, i jednocześnie mamy świadomość, że, że po prostu to jest, a, a, a to są dwa światy. A, a chcę przywołać taką o sytuację. Z jednej strony mamy SETI program bardzo dawno temu uruchomiony. On dziś tam jeszcze dryfuje, zdaje się. Nie wiem, czy ktoś go zlikwidował. Zaczęło się chyba za, za, za czasów tego już nieżyjącego astrofizyka znanego, prawda, autora książki, prawda, Kontakt. Mówię tutaj o tym profesorze astrofizyku, teraz mnie tak to Saganie. Karl tak, tak, Sagan. Tak, Sagan, tak. I wiesz, i, i, i teraz tak, ta, ta wiedza o UFO nasza, to my, my zawsze, jak myśmy nieraz mieli jakieś tam w konwertykle czy forum UFO dyskusje, to takie były pytania, no mamy, mamy tych ludzi od SETI, szukacie tam dalej Daleko, wiadomo co robią, a my tu kurczę mamy ich y, y, aż tyle, że to w ogóle się półki uginają, wiesz? I, i tak zastanawia się, co to będzie, kiedy tak już, jak ci ludzie będą się czuli, którzy przez te wszystkie lata, y, wiesz, używano technologii jakiejś, to były nasłuchy radiowe, wiesz, y, cały system komputerowy, pr prywatny też ludzi został w to włączony, wielkie halo, autorytety, tak, pieniądze mm -hmm. z NASA. I szukają tak. daleko. I ja to jest, sam to no miałem pasanie. na moim komputerze, tak. cały tak. czas szukało pozaziemski. Oglądałem sobie każdego tak. wieczora przez, przez zaśnięcie, czy już znaleźliśmy, czy nie. Ale to fajne było. Ale to jest człowiek właśnie. Się, piekła, człowiek na... się czuł, że uczestniczy tak, w ja tym wiem, procesie. Nie, wiem. bo to też, też się cieszyło, jak oni coś niby słyszeli, bo myślę sobie, no dobra, to chociaż ufo się zajmowałem już, ale no dobra, to przynajmniej od tamtędy trochę mi się głowa otworzy, Wiesz, o co mi chodzi? No ale to, hmm. ale to jest śmieszne z perspektywy historii, to, co oni robili i jeszcze robią, to jest po prostu śmieszne. I z naszego, to jest śmieszne, bo my tych w tym jednym programie, co wspominasz właśnie, w National Geographic, albo może to jakiś inny, bo tam to się przewraca, u mnie też, jak kliknę, padło takie zdanie jakiejś bardzo fajnej kobiety, która była świadkiem jakichś bardzo istotnych powiedzmy, może wydarzeń, trochę się uformowała, i pamiętam nazwiska, powiedziała: Ciągle ludzie mówią i naukowcy, i różni ludzie, dajcie nam dowody, że oni już tu są, a ona mówi tak, ależ my dowodów mamy wystarczająco dużo. Zobacz, wiesz, bo dowody są. I to na wielką skalę są. Tak. Nawet, tylko, że nikt nie chce oficjalnie po prostu się nad nimi pochylić i oficjalnie uznać, że one są. I, nie, i ona mówi tak, nie, 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 nie zmuszajcie nas, żebyśmy wam szukali do, do, do kolejnych dowodów, bo one są. Tylko, że nie chcecie się nad nimi pochylić. Wiesz, ciekawie odwróciła jakby tą sytuację, nie? To dość już krzyczenia dajcie nam dowody, no. One są. Tak, więc... Jeśli mamy dziś, bo tak, tak teraz, skoro powiedziałeś to w ten sposób, że, on, że one są i to jest rzecz oczywista, to może, może to zobaczymy. Mam taki filmik tutaj pod ręką, mm -hmm. gdyby go można było już włączyć. Uroga, już udostępniam. Poczekaj, udostępnij tak dla wszystkich, żeby było. Dobra. Dobre. Bo to nas też w jakiś sposób zbliży i do Księżyca, i do kosmosu, i do, teg do tego naszego pojmowania, które jest ciągle bardzo niekonkretne. Tak. Czym, jest, z czym są te cywilizacje kosmiczne? O kim właściwie my mówimy? Bo kiedy oni są na Ziemi, to nagle widzimy jako szaraki, jako inne w różnych rozmaitych postaciach, gdzieś w kosmosie zaczynają zupełnie wyglądać inaczej i w końcu mamy taki miszmasz, bo nie wiemy, czy to jest, jak to, jak to w ogóle z tym wszystkim jest. I teraz odwołujemy się, próbujemy znaleźć jakiś, konk jakiś konkretnych dowodów, że ci kosmici tak w ogóle rzeczywiście są, czy, że naprawdę są. I teraz to, co chcę teraz Państwu puścić, tak. jest to filmik, który został nakręcony z promu kosmicznego Discovery, mm -hmm. i to jest 91 rok misja STS-48. I więc. tam właśnie ten prom, używając kamery NASA, i przekazując to do światowego i do publicznego obiegu, pokazał właśnie pojazdy. UFO. i teraz już momencik, już momencik, przechodzę. Tu Aha. jest komputer, wideo, dobrze. Już mam. Mogę za chwilkę. Zawsze to chwileczkę trwa, bo trzeba kilka kliknięć dokonać. I tak, tak, ale to wspomnieliśmy. I już, jest już to tego. chyba widać. I ja sobie już. O, chyba, to ci chodzi. Wiem o co. Opowiadaj, bo kiedyś pokazywałem tak. to na internetu. Tak, więc to jest, to się wszystko wydarzyło około 18 września. Czy to widać na całym ekranie, czy tylko widać to jako maleńki filmik? bardzo. jako, jako nieduży ikonka, Teraz widać. Ja myślę, że Państwo widzicie to powiększę to. To już idzie. To tak. wszystko wydarzyło się, wy, wydarzyło się we wrześniu 1991 roku. Mm -hmm. I y, y, to jest y, misja, która dokonała 81 obrotów dookoła Ziemi, wszystko było pięknie, 3,5 miliona kilometrów, aż pokonała, także wszystko to robiło wrażenie. I teraz spójrzcie Państwo na te białe punkty, które się poruszają. Nagle okazuje się, że coś tam dryfuje, coś po tym kosmosie lata, coś wlatuje w atmosferę ziemską, a coś z niej wylatuje. Czasami widać te rozbłyski i są to oczywiście wyładowania plazmy, są to wyładowania w chmurach. Niektóry, niekiedy bardzo wysoko nad ziemią, także nawet na ziemi takie burze nie są dostrzegalne. Ale spójrzcie Państwo na przykład z prawej strony. Jest biały punkcik, który sobie, który sobie dryfuje i przelatuje. I, no i teraz pytanie jest: no co to może być? Jaka to jest sytuacja? Może przyspieszę troszeczkę ten film. Zobaczymy jakieś kilka innych przykładów. I tu również, gdziekolwiek Państwo nie spojrzycie, widzicie, że te białe punkty. Poruszają się i teraz te białe punkty czasami robią, dokonują manewrów. Robią zakręty o 45, A. ale i o 90 stopni, niektóre nawet o 180. W wielu sytuacjach również dochodziło do, taki, do czegoś takiego, że by było widać wyraźnie, że jeden biały punkt próbuje ścigać inny, A. albo kilka tych białych punktów próbowało osaczyć jakiś, który się gdzieś zaplątał. Nie, nie, w jakiś, w jakiś przy, przypadkowy sposób tą całą historię i tą całą sytuację. Także to jest Pamiętam jeden z takich. Fantastyczne, wiesz co? Pamiętam takie nagranie z STS 48 tylko trochę. O, tutaj masz też taką. Tak, szybko. tu też widać właśnie, to wyraźnie, że coś tu się porusza. Coś jak rozwielitki przemieszcza się. O, na przykład o, tutaj, tutaj przez cały potrafić, ekran podąża, tak. podąża bardzo szybko. I teraz mówię o tym. Po, po, po lewej stronie, proszę bardzo, jest następny przykład. I mówię o tym także dlatego, że bardzo niedawno ukazała się praca naukowa na ten temat, która mówi o tym, że, że no mamy do czynienia z jakąś, jakimś rodzajem inteligencji, która istnieje w naszej przestrzeni kosmicznej. I tak to należy traktować. Także cała grupa naukowców, to jest kilkunastu naukowców, jedenastu bądź dwunastu naukowców, i mam tą pracę, przeczytałem ją nawet. Mm -hmm. Tą pracę naukową mówi o tym, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem inteligencji, z jakimś rodzajem życia, ponieważ zachowuje się to w pewien sposób, który wymaga tej inteligencji, do tego, by móc właśnie uciekać, gonić, wykonywać, wykonywać te zakręty i jednocześnie interesować się ziemskim sprzętem. Tutaj... W innym. Tak, mhm. kończ, kończ, no, no Bo w innym takim właśnie przykładzie podobnej sytuacji to było w czasie kiedy Kolumbia dokonywała takiego słynnego eksperymentu, kiedy zamontowano na Kolumbii kołowrotek, na który nawinię nawinięto 20 km 700 m kabla i ten kabel był pod prądem i powolutku przez 5 godzin rozwijano go do przestrzeni kosmicznej. No i nagle ten kabel pękł. I wyglądało to tak, jakby coś ten kabel po prostu przegryzło. Okazało się też, że w stronę tego ten kabel jest jak magnes właśnie dla tego typu kosmicznych rozwielitek, które obserwujemy tutaj. Ten film może już jest mniej atrakcyjny a ja powrócę do jeszcze, może korzystając z okazji mam jeszcze jeden. A tylko ja wiesz, jeden... to jak ty przygotujesz, to ja y, powiem o STS-48, bo pamiętam takie nagranie, ale troszeczkę inne. Znaczy dokładnie taka, ta, ten sam pejzaż te same różnego typu kule, i tam jest taka scena. Ja to mam w archiwum. Tam jest taka, taki moment, w którym wiesz, widać na horyzoncie, jakby tam Ziemi, jakiś tam biały punkt, i nagle, jakby z przodu ekranu, nagle leci potężna, taka, jakby wiesz, laserowy promień jakby ktoś strzelił, rozumiesz, z lasera. Tak. A tak, tym... to, był... I, tak. i to jest, nie wiem, może... na pewno też widzisz A ten obiekt, który tam jest bardzo daleko oddalony, on jakby. On jakby odskakuje, dosłownie, dosłownie w momencie, kiedy ten laser wystrzelił, a nawet może o ułamek sekundy wcześniej. To takie wrażenie sprawia, że, że ten obiekt po prostu odskakuje. I ten promień go po prostu mija, tak jakby ktoś strzelał z lasera i ktoś zdążył jakby, wiesz, uciec od tego promienia śmierci, nazwijmy to umownie. I to była taka bardzo znana z STS-48 też, powiedzmy, wiesz, taka notka filmowa, która krążyła po sieci właśnie na początku lat 90., bo ja wtedy się tym wszystkim właśnie też interesowałem. Znaczy zacząłem się interesować tym wszystkim wtedy już, proszę bardzo. Tak. No proszę spojrzeć ten teraz, ileż, ileż tego... Przesuwa się i lata. Wiesz, oni będą kosmicznej. mówić, że to są śmieci kosmiczne, wiesz? Zapewne trochę tych śmieci też jest. To też nie jest tak, że, że wszystko musi być, ale, ale wiesz. Ale to jest zagadkowe. Jeżeli to są śmieci, to, to co są za śmieci? Możemy, dziś możemy sobie sportowo. To. już nie, nie powiem u cioci Zosi na urodzinach, tylko na przykład u mnie na urodzinach możemy sobie porozmawiać o tym, czy to są to śmieci, czy nie, ale w świetle tego artykułu. Tak który został napisany na ten temat. No proszę zobaczyć, to po lewej stronie coś dziwnego. I tutaj jest ten kabel, który pękł, no i z... Z wahadłowca Kolumbia jest on obserwowany i z żalem filmowany, że całe to się wszystko nie powiodło i to się wszystko urwało, ale jednocześnie pokazało to, że coś tam jednak istnieje w kosmosie i ten kabel był jak magnes. Po prostu przyciągał te, te żyjątka, one wręcz miało się wrażenie, że to są jak małe pieski, które obwąkiwały, co to jest. Ktoś rzucił coś w kosmos i one chciały zobaczyć, co a, a to może takiego to, może co być. A wspomniałeś w ostatnim naszym spotkaniu, mówiąc o plaźmie, też wtedy zareagowałem swoimi opowiadami, Wieściami o moim znajomym, wybitnym, powiedzmy, znawcym, znawcą plazmy i autorem opinii, że ma ona charakter inteligentny, mimo że on nie wierzy w żadne zjawiska paranormalne. A ty o tej plaźmie też zacząłeś w tamtym tygodniu już dawać pewne sygnały, bo może te elementy, które są tak przyciągane do tego, nazwijmy to umownie, tego, tego drutu, który się urwał, mają charakter plazmoidalny. To nie znaczy, że nie ma takich trwałych obiektów metalicznych, to jest oczywiste, ale ponieważ ja na własne oczy widziałem dwukrotnie plaz, plazmoidy i do tego wszystkiego jeszcze mi się udało nagrać w sumie raz czy dwa, dwa razy co najmniej, raz na monitoringu plazmoidy. Będziemy na forum UFO tutaj 27 i 28, właśnie kwietnia, w średnicy to robimy. Gdzie będziesz gościem, pokażę te nagrania, wiesz, takie najbardziej wiarygodne. I to są nagrania właśnie plazmoidów, tak? I, i zadaję retoryczne pytanie, czy czasami nie mamy do czynienia z, z, z tam, co teraz pokazywałeś, z jakąś, z jakąś paradą, rozumiesz plazmoidów. To, Więc inteligentne. Jest to Jest to coś, coś zdumiewającego, coś co pochłania w tej chwili dużo mojej uwagi. I Między innymi jeden z tematów, który, który będę omawiał na, na forum ufologicznym. Tak, na kwietniu, wykłady i udział w dyskusjach panelowych. Tak jest. Będzie właśnie tak. dotyczył tej plazmy i odkrycia, które zaczęło się od, od polskiego odkrycia. Polski astronom Kordylewski w 1961 roku z obserwatorium na Kasprowym Wierchu nagle zauważył, Dwa obłoki, które dziś nazwane są jego imieniem obłokami Kordylewskiego. I kiedy zobaczycie Państwo, spróbujecie znaleźć tą, tą całą historię, na przykład w Wikipedii, będzie ona, nie wiem z jakiego powodu, nazwana księżycami Kordylewskiego. Hmm. Tymczasem wszędzie używa się terminologii nie księżyce. W języku angielskim, a właśnie obłoki kordylewskiego. I te obłoki miały być zbudowane z plazmy, i to jest specjalny rodzaj plazmy. Jest to taki kompleksowy pył plazmowy. Jest to konieczne, żeby stworzyć jedną olbrzymią i gigantyczną strukturę. Te chmury są dwie. Każda z nich jest dziewięć razy większa niż Ziemia. Czyli w całości dają obiekt, który jest 18 razy większy od Ziemi. I leżą w pewnych określonych ściśle obszarach. Nieba pomiędzy Ziemią a Księżycem. Leżą w punktach Lagrange'a, czyli w tych, w tych punktach, gdzie równoważy się przyciąganie ziemskie z przyciąganiem Księżyca. Są wręcz tam zakotwiczone i wskazują i mają charakter, jakiś, charakter niemalże inteligencji. Jest to coś absolutnie tak. niezwykłego i trudnego do, wręcz, wręcz do pojęcia, ale w momencie, jeżeli przedrzeć się przez to i zrozumieć że plazma może mieć charakter inteligentny, że to może być taki rodzaj inteligencji jak sztuczna inteligencja, która nie ma emocji tak jak my. My posiadamy emocje, ale jednocześnie my również mamy charakter plazmowy. Ale nie możemy również... wy, wy, wy wykluczyć, że plazma również ma jakieś aspekty y, 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 emocji, prawda? Tego nie możemy wykluczyć na ten moment. Ale zachowujesz... Nie możemy oczywiście, ale to wszystko się zależy od na pewno. Tak, od komplikacji, od komplikacji struktury której, której ta plazma występuje. My jesteśmy takim rodzajem komplikacji, że być może plazma, która nie ma charakteru atomowego, wykorzystuje atomy do stworzenia czegoś, co jest naszą ziemską powłoką, jest naszym ciałem. I ja wiem, że to dziś, dziś, dziś będzie mi, mi trudno Państwa do tego przekonać, bo, bo, bo przygotowuję się tak. do tego poważnie. Jednocześnie już zapraszam na przyszłe wydania Polaraksy, gdzie będę czytał książkę na ten temat. Jest to książka napisana przez Roberta Temple, tego pana od, od Dogonu. Ty, Dogonu mam to książkę. I już mówię, jakie jest połączenie, ponieważ to taka będzie dygresja, ale tym razem będzie to dygresja jak najbardziej na temat, ponieważ dogoni kultura w miarę prymitywna nieoczekiwanie, okazało się, że mieli nieprawdopodobnie precyzyjne informacje na temat położenia Syriusza, Syriusza. także tego, który jest niewidoczny z Ziemi, wręcz w sposób Czy, dokładny i astronomiczny. Że, że Robert Temple już w tej książce, on po prostu naszkicował bardzo precyzyjnie, że oni wiedzieli zarówno, oprócz Syriusz no A, ten, co wszyscy widzimy, Syriusz B i Syriusz C, czyli to jest potrójna gwiazda, nawet nie podwójna, bo dużo jest podwójnych gwiazd, to jest potrójnej i oni to wiedzieli, przed jakimikolwiek odkryciami naukowymi, szczególnie jeśli chodzi o Syriusza C, który został dość późno odkryty. Tak. A oni to wiedzieli. Tam ktoś potem tak. próbował ściemniać, że nie, że tam jakiś był naukowiec i zostawił tę informację, a oni to przyswoili. Jak czasami ci ściemniacze potrafią zrównać z ziemią elementarny zdrowy rozsądek i próbować podważyć jakąś wiedzę, wiesz, no wiadomo, że plemię ma ty, 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 tradycje, setki lat tradycji. To jest dowód na to, że ta wiedza o, o Syriuszu przyszła no, z nieba, no bo skąd? Tak, no więc właśnie. I dlatego Robert Temple zastanawiał się długi czas, w jaki sposób to, miało, to mogło nastąpić. I wówczas znalazł tę całą informację na temat plazmy i charakterystyki plazmy. Omówił to ze swoim przyjacielem, którym jest Chandra Wakramasinghe. To jest ten słynny astrofizyk z Ceylonu, który ciągle jeszcze żyje, już jest bardzo w podeszłym wieku. Mieszka w Anglii, ale jest to jednym z najsłynniejszych astrofizyków pokroju Roberta Hoyle, na przykład. I wspólnie razem z Temple napisali artykuł naukowy na temat plazmy i na temat tego, że plazma może być, może tworzyć rodzaj inteligencji. I Temple uznał, że dogoni właśnie tą drogą plazmową, uzyskali tego rodzaju informacje. Mogą tak być. Na nawiązując kontakt z inteligencją, czyli niekoniecznie z Bogiem, a z tym rodzajem plazmy, która tak naprawdę nas otacza, i my również jesteśmy także zbudowani z plazmy, ponieważ już idąc na skróty, Robert Temple uważa, że. Jesteśmy jako ludzie, bardzo mi się podoba ta teoria, jesteśmy tak naprawdę nieśmiertelni, bo tylko chwilowo ta plazma y, miesza się z tymi atomami, tworząc naszą powłokę fizyczną po to, żeby się czegoś na tej Ziemi nauczyć. To się ja nauczę, i... tak. Nauczyć się. Po naszej śmierci powracamy z powrotem do, do tego. Do innego stanu skupienia tak. generalnie. Jak też również jako plazma, w sposób tak. absolutnie ja nienaruszony. Wiesz, bardzo się elektryzuje na ten właśnie moment, kiedy będziesz miał w drugim dniu, tu planujemy 28 kwietnia, tą właśnie prezentację. No ja już wspomniałem o tym, bo to dla mnie to jest olbrzymie przeżycie ponieważ ja powtarzam jeszcze raz na własne oczy dwukrotnie widziałem z odległości raz y, dwóch kilometrów, w, w towarzystwie co najmniej jeszcze dziewięciu, powiedzmy dziesięciu osób. To było w 2002 roku, y, to było 12 lipca, ile pamiętam. I potem widziałem w 2004 roku, y, ile pamiętam, 17 lub 15 lipca, chyba 17, plazmę też to przez sekundę leciała. I udało mi się nagrać, wiesz, raz przypadkowo kamerą, co pokażę na UFO Forum, kiedy jeden z ludzi na patrolu widział ją gołym okiem, ja nie widziałem, ale mi się przypadkowo nagrała na kamerze. Jest kilka klatek, rozumiesz, na kamerze wideo High-8. I jeszcze udało mi się na monitoringu w Biały Dzień y, y, też uchwycić na kilku klatkach y, białą kulę w Biały Dzień. Y, I to w sytuacji, kiedy przylecieli nas poinformować o tym, ja to już mówiłem. Przypomnę, trzech młodych ludzi wpadło do bazy z informacją, że im biała kula światła, no w tym sensie w Biały Dzień, skupiona kula światła, tak piłeczka, powiedzmy taka tenisowa, przeleciała im po prostu pod nogami, wiesz. Więc oni przylecieli i opowiadają, że widzą tą plazmę. Le, le, Lecę do. Y, na, na, na górę, gdzie jest był studio prawda, z monitoringiem, wchodzimy w rejestrator, cofamy się tam parę minut i widzimy to, wiesz, na tych kilku klatkach, w sumie na dwóch kamerach się złapało. To są rzeczy absolutnie niesamowite, bo wiesz, bo obcujesz bezpośrednio ze zjawiskiem, które ktoś się opisuje, tak? A ja mówię teraz widziałem sam, jeszcze mam nagrania, a ty cytujesz y, książki już opracowania o takim dużym potencjale naukowym, które próbują model teoretyczny jakby zastosować, żeby opisać, że to jest. I że to jest realne, tak. to jeszcze jest inteligentne, bo to jest inteligentne. I, I powiem Ci, że są też takie sytuacje, też chcę je pokazać, na konferencjach takich albo takich, że, że co mi chodzi, bo to, jest, bo to są takie według mnie plazmoidy, orpsy na przykład, ja nie mówię o tych orpsach tam, bo ktoś tam kuszczy coś, bo to są różne rzeczy. Orpsy na przykład, moje, mojej nie to są plazmoidy. Znaczy to jest taka moja hipo, to są plazmoidy, małe plazmoidy. I wiesz, kiedyś jeszcze taką jedną rzecz Wam powiem, widziałem to, nie mam tego nagrania. W latowie na początku, kiedy tam przyjeżdżaliśmy, był taki człowiek, który pokazał nam, potem przyjechał, pokazał nam swoje nagranie wideo. To no, w ja się to chyba nagrywał. To jeszcze czasy były, ten HHS był używany że po prostu postawił kamerę, bo był taki sensytywny, tak po prostu na podwórku, za, za przeproszeniem, w nocy, no na wsi to było, wiesz, z kamerą skierowaną po prostu jakby na trawę, wiesz, na, na jakby na, na, znaczy na, no, na, trawę na trawę, na, na, no, na pole, gdzie tam trochę trawy było, wiesz, i on, on to wyczuwał, musiał coś wyczuwać i tam, jak się, jak, się, jak miałeś czas, żeby spokojnie zacząć to oglądasz, to tam po prostu, wiesz, widzisz kadrze, to w HHS był, że, że po prostu takie, takie wiesz, takie, takie małe właśnie, jakby, takie małe takie na razie nic, takie, takie jakieś dziwne pląsy, wiesz? Świetliste, małe pląsy, i tak to, i te pląsy, 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 wiesz co, i jeszcze się potem dzieje, i tak po trochu, po trochu te pląsy po prostu kondensują się w pewną całość i, i, i tworzą już małą kulkę na samym końcu tego oglądania. To jest sposób poruszający, bo na początku nie ma, nie ma nic, jakieś takie małe wyładowania nazwijmy, to wiesz. Takie byś powiedział pi bo tu się od razu wy... będzie się nam kłaniać cała wiedza z geologii o, pi... o tym efekcie pie... piezoelektrycznym, kiedy te skały tak, tam m -m. gdzieś tego i się tworzy z tego, powiedzmy, no, coś takiego jak wyładowania. Ale, ale to może mieć charakter inteligentny. Ja uważam, że właśnie plazma jest po prostu nośnikiem jakiejś formy inteligencji, która w każdej chwili potrafi się z nią zespolić. Tak, i potrafi się rozwijać, potrafi przechodzi przechodzić pewien rodzaj ewolucji. Tak. I teraz na czym polega rewolucja w takim w ogóle myśleniu tego typu? Bo w tej sytuacji, jeżeli popatrzysz pod tym kątem na cały nasz układ słoneczny, jak sama nazwa wskazuje, jego centralnym punktem jest słońce. I trzeba sobie zadać pytanie, czym jest słońce? I tak. teraz nauka na razie mówi na razie, bo jestem pewien, że to się niedługo zmieni. Mówi, że to jest kulka wodoru. Która płonie w straszliwy sposób, i dlatego nas ogrzewa, i kiedyś się ten wodór skończy i się spali. I to wszystko. Tymczasem Słońce jest niczym innym jak olbrzymią, gigantyczną kulą tak, plazmy. Tak, tak, ale to jest uznawane w nauce. I jednocześnie jednocześnie jest to, jest to inteligentny rodzaj plazmy. I teraz, jeżeli przełożymy to. Na całą ludzką cywilizację i kulturę zauważymy, że praktycznie większość kultów dotyczy. Jest, są to kulty tak, słońca. Końcu, oczywiście. Nieoczekiwanie ci ludzie nawiązują kontakt z czymś, co jest reprezentowane przez słońce, czyli przez plazmę, czyli przez jakiś rodzaj inteligencji. I praktycznie jesteśmy w domu. Okazuje się, że wszystkie te problemy, jakie mamy ze światem paranormalnym, z religią, z UFO, mogą być wyjaśnione dzięki temu, że. Żeby potraktować w jakiś inny nowatorski sposób rozumienie tego, czym jest plazma. I to, zrozumienie, to rozumienie istnieje, tyle, że ono bardzo trudno przecieka na zewnątrz, z tego powodu, że na przykład plazma używana jest dzisiaj do produkcji mikro i nanochipów, a są to rzeczy ściśle tajne, często związane z, z, z historiami militarnymi. Często te wszystkie korporacje zwalczają się ze sobą, usiłują mieć le, lepszy produkt i i dlatego niechętnie dzielą się informacjami na temat plazmy. Ale ta, ta wiedza, ta wiedza istnieje i o tej wiedzy właśnie w swojej książce pisze Robert Temple, która zrobiła na mnie tak kolosalne wrażenie, i połączyła chciałem... wiele, wiele wątków naraz. Jednocześnie, bo wszystko się zaczęło od tego, że czym była wielka piramida? Dlaczego wielka piramida była tak ważna? Jeżeli uznać, że cała struktura wielkiej piramidy sprawiała, że można było stworzyć w jej wnętrzu obłok takiej inteligentnej plazmy. A kapłani byli nikim innym jak obsługą tego superkomputera, jakim była w tym momencie piramida, to wówczas rzeczywiście nawiązywali kontakt z innym rodzajem inteligencji, wymieniali informacje i uzyskiwali wiedzę bądź wskazówki na, do, po to, co robić dalej. Do tego ogródka, co mówisz, trochę żeśmy od tego księżyca odpłynęli, ale u nas to jest naturalne i bardzo potrzebne, to bym powiedział tak, kiedyś dawno temu. Przyszedł do mnie taki człowiek, który powiedział, że miał odwiedziny jakiejś istoty spoza tego świata i pokazano mu po prostu, wiesz, piramidę i pewien układ, nazwijmy to, ozwojenia tej piramidy, nazwijmy to jakimś tam, no, miedzianego i podpowiedziano mu, że to może być generator prądu oczywiście prądu, jakichś tam właściwościach. Ja nie mówię, że tak jak potężna elektrownia. I on po prostu, nawet mam po schowane może w magazynku y, piramidę, którą on mi przyniósł, y, bo zaczął eksperymentować w jakąś tam ozwojoną i ona po prostu miała dawać pewien rodzaj chociaż troszkę prądu elektrycznego. Słyszałem o takich doświadczeniach, gdzie rzeczywiście kształt piramidy odpowiednio jeszcze gdzieś tam pożeniony, wiesz, z rozwojeniem, miedzianym, bo wobec tego nie masz jak tego, tych elektronów wychwycić. Sam fakt, że piramida, jest w jakim stopniu urządzeniem elektrycznym, a elektryczność, a plazma to po prostu jest tylko pewna ciągłość, prawda, i stanów skupienia. A do tego jeszcze bym dodał to, to jeśli chodzi o oczywiście o, o, o piramidy. Natomiast kiedy mówimy o słońcu, przykładowo, to tutaj jeszcze bym dodał, co jest w teryce dosyć dobrze, gdzieś tam wypunktowane, że często się mówi o tym, że słońce jest zamieszkałe przez pewne istoty, z tym, że to nie polega tym, że ktoś mieszka na słońcu bezpośrednio, obok tak mieszka na słońcu, tylko to są. Istoty jakby z innego wymiaru, prawda? Funkcjonują jakby, jakby wokół tego słońca, ale one muszą też mniej lub bardziej bazować na tej materialnym nośniku, jakim jest ta plazma. Bo ta plazma może mieć różne stany, jak to się mówi, również tej dla nas niewidocznej, prawda, warstwie, tak, prawda? Tak, masz astral, prawda? Nie widzimy go, on istnieje. Czy pol aura przykładowo? No normalnie nie widać, a wszyscy wiemy, że tak, jest uh -huh. tak, człowieka. To są te same poziomy, także tutaj to zwracam na to uwagę. I teraz jeszcze na taką jedną, kiedyś u nas występował taki doktor. Um, Lata temu w NTV, który opowiadał o teoriach i szukał literatury na temat, i była elektryczny wszechświat. Tak, Uważał, że natura wszechświata ma bardziej charakter elektryczny niż grawitacyjny. Co było kontrapunktem wobec dominującej w astrofizyce jednak interpretacji, prawda, że to wszystko pracuje, funkcjonuje dlatego, że jest grawitacja i ona to wszystkim reguluje i tak, tak dalej. No. elektryczny wszechświat tak. odrzuca grawitację. Uważa, tak. że jest to tylko tak. i wyłącznie elektryczność. Tak, i, i, dlatego, I dlatego jesteśmy tutaj na pograniczu bardzo. Czy Ja bym generalnie grawitacji nie tyle ją odrzucał, co bym po prostu znalazł dla niej zupełnie inne miejsce w tej strukturze. Troszeczkę czegoś innego to dotyczy. Może to jest konsekwencja, jak niektórzy twierdzą. Konsekwencja istnienia innych zupełnie zjawisk, prawda? A elektryczność jest podstawowym, jakby nośnikiem tak. wszystkiego. I to byłoby a propos tego. Słuchaj, czekamy na ten wykład swoją drogą. Natomiast kiedy wrócimy do księżyca, słuchaj, zobacz. No mamy całą tą historię. Udowadnienia, że nie, nie, nie lądowaliśmy na Księżycu, a przynajmniej że tam ludzie nie lądowali. Wiemy, że sfałszowane zostały te zdjęcia podstawowe dotyczące lądowania tych w 1969 roku. I, I z drugiej strony słyszymy o tajnych programach i y, tajnych jakichś tam powiedzmy y, y, bazach, które istnieją na księżycu. No nie wiem, na ile, na ile traktujesz poważnie, chociaż to jest trudne, to co przekazał Corel Good, a rozpropagował go, y, poznałem go kiedyś, znaczy tak, tylko na konferencji wiesz, to to, to nie było żadne poznanie, taki, taki znany y, Wilcock, prawda? Y, mówię tutaj, kto wylansował tego Corel Gooda y, w świecie. I nominował go do powiedzmy osoby, która może przekazywać prawdziwe informacje. Nie? Mówimy wtedy o, o podróżach w tajnym programie kosmicznym na księżyc, prawda, tam na Marsa na ile uznajesz, że w ogóle Księżyc jest bardzo mocno jakby to powiedzieć, okraszony jakimiś bazami i taki przewrócony łazik tam, czy ten lądownik, bo mówi, że tam się coś przewrócił, czy tego typu awarie muszą być, mogą być tylko efektem tego, że coś tam nam nie wyszło, czy też ktoś nam tam czasami, wiesz, powie, no, za blisko jesteście, przesadzacie, no nie niszczą nam tego wprost, ale czasami utrudniają, jeżeli już tam coś jest. Tak, ja, ja myślę, że Coraz, jesteśmy coraz bliżej tego, żeby dowiedzieć się rzeczywiście, jak z tym wszystkim jest. Z tego względu, że myśląc o Księżycu i dyskutując na temat Księżyca, bardzo często przykładamy te nasze wszystkie ziemskie argumenty, traktujemy życie czy działania na Księżycu. Podobnie. Podobnie do tego, jakby się one rozgrywały na ziemi. Tymczasem okazuje się, że fizyka na księżycu działa nieco inaczej niż ta, niż ta na ziemi. I niekoniecznie pewne rzeczy są możliwe. I teraz Will Cox i Cory Good mówili <laughs> rzeczywiście o tych, o tych bazach księżycowych, i ja mam kiepskie zdanie i o jednym, i o drugim tym człowieku, dlatego że tam jest bardzo dużo kolorowych, y, atrakcyjnych historii. Które w pewnym momencie stają się wręcz takie prymitywne. Op Oni próbują je opierać na archetypach. Y powiem tylko, że Wilcox, który przez wiele lat był taką gwiazdą, olbrzymią gwiazdą y myślenia takiego, wręcz kosmicznego, filozoficznego myślenia. Dziś jest człowiekiem zjedzonym przez, no niestety, nadużywanie różnych substancji. Właśnie skończył, wyszedł z Rihabu, czyli próbował się odtruć od tego wszystkiego, ponieważ sam nie nadążał za tymi swoimi pomysłami. Natomiast Corey Good zniknął, zapadł się, zapadł się pod ziemię. W momencie, on stworzył taką spółkę między innymi z Michaelem Salą. Michael Sala był takim motorem intelektualnym tej całej, tej całej spółki, pisał kolejne książki o tym, żeby, nie wiem, że, że, że na przykład Niemcy latali swoimi samolotami na Marsa, historie, które po prostu się w głowie nie mieściły, dlatego w jakiś sposób były przez to nie tylko niewiarygodne, ale dziś praktycznie się o nich już nie mówi, one zniknęły. Nikt, żaden szanujący się ufolog już w tej chwili nie bierze tych tych pomysłów pod uwagę, ponieważ one są nie do sprawdzenia. To raz. Dwa, ich prawdopodobność jest wręcz minimalna, zwłaszcza, że każdego dnia niemalże mamy nowe puzelki, które I, tworzą i ten cały... Kompletnie nowe duch. informacje, ale ja tutaj taką małą dygresję, że kiedyś też się nią dzieliłem. Otóż, kiedy ty słusznie pokazujesz, że jakieś postaci deprecjonują się albo gdzieś znikają... Owszem, to po prostu jest dosyć powszechne zjawisko, ale z drugiej strony, ja tu przywoływałem i przywołam dwa nazwiska z Polski, które też uległy takiej deprecjacji. A opowiadały o swoich ko kontaktach z, kos z kosmitami, tak? I potem, co się dzieje, co się z tym dzieje. Jedna to była już Świętej Pamięci Zofia Namlik, którą po raz pierwszy zobaczyłem w programie Szczygła w Polsacie. To na takim wieżowcu było na każdy temat taka była rozmowa, dawne czasy. I Świętej Pamięci nasz ufolog znany, Bolnar Blania, właśnie przyprowadził tą Zofię Namlik i on Szczygiem ją tam pokazał. Zresztą tam Bolnar też ją to komentował. Ja potem ją poznałem i nie, nie mam wątpliwości. Ja przypominam, że mam zdjęcie, kopię zdjęcia i opis lekarskiego, że ona miała taki potężny, naprawdę potężny taki prostopadłością w głowie, taką kostkę, niemożliwe z punktu widzenia medycznego, że to miała w mózgu, wiesz, niemożliwe, to, to twarde jest. Nie ma wątpliwości w związku z tym, że to nie jest zupełnie naturalne, to jest niemożliwe, żeby żyła, A po, ale ona opowiadała, jak już zaczęliśmy ją, wiesz, dopytywać, jak ja zaczęłem, bo tu Świebodzice to blisko, ja tu jestem, Świnica, Wrocław, więc zaczęła się ona kompromitować. I, I do tego stopnia się zaczęła kompromitować, że w ogóle że artykuł w gazecie był, ja też, ja też ją zapałem na ewidentnym takim kłamstwie. Do czego zmierzam? W mojej ocenie ten implant. To, że ona miała doświadczenie z, z, z nimi jest, jest prawdą, a z drugiej strony trzeba się konfabulacja. Czasami oni nie są zadowoleni z tego, że my zajmujemy się takimi przypadkami, nagłaśniamy je i wychodzimy poza, tak powiem, punkt graniczny dla nich, który oni sobie gdzieś tam taką granicę postawili. I jeżeli my przekraczamy tą granicę, jako badacze przykładowo, no to taką osobę się kasuje i ona, aż ona już nie żyje teraz i robi się z niej po prostu siuzio-miuzio, nie? Także tak. no, nie, nie zajmiemy. Drugą osobą jest Andrzej Domała. To jest człowiek, który był w więzieniu, tak? Napisał jakieś tam listy. Pamiętam, nieżyjący też już ufolog, taki zapomniałem teraz na moment. On gdzieś tam wyciągnął, potem publikację w znanym świecie, ja też do niego dotarłem, nawet go zapraszałem na, na tego. I on też opowiedział historię tam, jak go tam w lesie, że tam właśnie kosmici, potem, że miał jakieś nawet potomstwo. Bardzo mocno żeśmy go tam, wiesz, jak to się mówi, dociskali. Był na forum UFO, potem wrócił i nagle w tygodniku nie. Po miesiącu, jak się forumów odbyło, to chyba pierwsze było albo drugie, to od razu artykuł, który on po prostu zaprzecza temu wszystkiemu, co powiedział, po prostu mówi, że to wymyślił. Tam jeszcze na mnie najeżdża, że ja mu tam, nie wiem, nie zapłaciłem, czy go nie bzdury, czy że mu tam, na przykład, nie wiem, nie nocował, czy nie miał spać, no to bzdury, nie? Widać było po prostu i potem wyszło na to, bo tam ludzie go znali tego do małe. Zaczęli dochodzić do tego, on mówi, nie no, musiałem, no bo to mi tam zapłaciło, nie wiadomo, bo tam zapłacił za to, żeby to wyśmiać. Y, on wziął pieniądze potrzebowe na żonę i, i, i ja już przez to być to być, wiesz, rozumiesz, w ogóle wiarygodny. No człowieku, no taki numer wytniesz, potem się tłumaczył naszym ludziom, ty również temu ufologowi, ja sobie potem przypomnę, już mówię, nie żyje z Warszawy, taki, że to musiał tak zrobić dla potrzeb takich, wiesz, ale został skompromitowany. Ja już mu w ogóle nie ufałem i spod wielu latach, cztery lata temu byłem tam gdzieś na, 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 w tym miejscu, gdzie, gdzie się UFO pojawiało i nagle się okazuje, że tam gdzieś mieszkał w pobliżu. I ci ludzie, którzy go znali, mówią, tak, on przez całe lata tą historię opowiadał. On, on po prostu miał z nimi kontakt. Czyli tak, oczywiście myśmy się nim nie zajmowali, bo on się skompromitował w naszych oczach. Ale on doświadczył czegoś, rozumiesz? Więc każdy taki przypadek, ten Gut czy ktokolwiek, to, że oni znikają, że Wilcock, bo o Wilkoku mówimy, tak? Też zaczął za dużo nadużywać tych wszystkich, nazwijmy to pse... Psydelików. Pse, mm. Tak? E, e, no, to, no, to, no to niestety tak jest. Ilu ludzi od nas się wysypuje po prostu nagle mówi: Nie, bardzo przykra historia. Mówię dla Zufologów. Nic, oczywiście, Brunek Rzepecki nadal pozostał naszą legendą, tak żyje, robi swoje, ale kiedy z nim rozmawiam i właśnie a propos forum ufoi, to mówi: Nie, wiesz, ja jednak, ja się ja z tym skończyłem, ja, ja, ja się tym nie będę zajmował. I on na przykład kompletnie się wycofuje, i ja mu mówię o tym, co dzieje się w Ameryce. Ale on nie dowierza, tak? Dzisiaj z nim rozmawiałem. On nie dowierza w ogóle, cokolwiek tam się dzieje, to jest wszystko dla niego skończone. Zauważ, ile takich ludzi się wycofuje z jakichś tam powodów, tak? Na szczęście widzimy jakieś nagranie z nim, oblecał mi, i specjalnie tam coś dla nie zrobi, ale on, on się tak głęboko wycofał z tego zajmowania się ufologią, że w zasadzie może, sceptyk by powiedział: no popatrz, no był taki super fajny, super gość, który zajmował się ufologą, widocznie uznał, że to wszystko nic nie warte, i zostawił to. Tak? I 24 lata temu, czy dwa, jak, jak Bronek to zostawił, wiesz, bo zostawił Bronek ufologię. Nie chcę w ogóle do tego tak. nawet wracać. Czyli są te procesy, już Ci oddaję głos, są te procesy, wiesz, że na, te nasze tak zwane gwiazdy z różnych powodów y, są wycofane, skompromitowane, wycofane, z, z, ale to nie znaczy powód, że one były, nie wiem, że to były jakieś błędne informacje. Całkowicie to jakby nie świadczy, prawda? Do końca nie świadczy. Tak. No to, to pokazuje, jak bardzo wyczerpujący i ten, jest, ten, ten ta cała, jest ta cała tak. dziedzina i niesie ze sobą konsekwencje, mhm. i my je również ponosimy. Ponosisz je Ty i ponoszę je ja. I każdy, kto się tym w jakiś sposób interesuje, ponieważ dotyka to takich elementów, nie wiem, takich punktów naszej duszy, że zostawia to ślady na całe życie, zmienia nam nasze życie. Dlatego, kiedy popatrzymy na tych ufologów, na których, o których wspominasz, którzy wycofali się albo z jakiegoś powodu zamilkli, albo poczuli, że nie mają więcej nic do powiedzenia, jest to tego właśnie efekt. Że coś, coś w tym wszystkim jest. Mnie jest to bardzo trudno wytłumaczyć, dlaczego w taki sposób się to dzieje, ale nie mam wątpliwości, że ten rodzaj wiedzy, czy ten rodzaj rozmyślania będzie niósł zawsze ze sobą jakieś konsekwencje, ponieważ dotyczy nas ciągle tu i teraz. Poza tym widzimy, w jaki sposób też rozwija się to nasze, powiedziałbym, poletko. Ono rozwija się w sposób, który jest bardzo trudno przewidzieć, w którą stronę ono pójdzie. Rzeczy, które są popularne dziś albo były popularne wczoraj, albo są ośmieszane, albo są kompletnie zapominane, albo przestają być zupełnie istotne, przestają być ważne. Zauważ na przykład, jak się, jak, jak się zmniejszyła ilość pokazywania latających spotków. Były czasy, gdzie te spotki stadami się wręcz wszędzie pokazywały. Dzisiaj już raczej pokazują się czarne trójkąty. Dlaczego czarne trójkąty? Moda się zmieniła, technologia się zmieniła u kosmitów. W takim razie, jak należy rozumieć to zjawisko? Z czym ono się kojarzy? Jest to temat tak naprawdę rzeczywiście trudny. Poza tym mamy y, historie, które z jednej strony są alternatywne, ale z drugiej strony uderzają w tę alternatywność. I żeby już daleko nie odchodzić od tych naszych księżycowych tematów, sam. Y, Lot na Księżyc jest przedmiotem wielu dyskusji, prawda? Czy był, czy, czy nie? Czy człowiek jest w stanie dolecieć do Księżyca? Czy to wszystko ściema? Jeden wielki fake, który się wydarzył, zmyślono taką podróż, bo jej nigdy nie było. Tu, także tu z jednej strony mówisz o bazach kosmicznych, a z drugiej strony masa ludzi uważa, że na Księżycu nigdy nikt nie był. Zresztą nawet w, w moich programach, w Polaraksie, przekaż. Pod każdym z tych filmików, które tam stawiam, zawsze znajdzie się przynajmniej jeden komentarz, który wyśmiewa mnie i szydzi, że mówię o jakimś księżycu lotach w kosmos, które są niemożliwe. No bo on ze swojego garażu albo ze swojej stodoły nie widzi takich szans, bo on jest wielkim myślicielem. Obo obejrzał pięć filmów na, na YouTubie, czy tam piętnaście i dwa na Rampol. No, tak to niestety wygląda. Tak to niestety wygląda. Wiem, ale w każdym razie tak jest. I zajmują się tym także tak zwani ludzie, to może to złe słowo poważni, ale nazywam ich poważnymi z tego względu, że oni zbierają argumenty. I ci ludzie mają rzeczywiście argumenty, i nad tymi argumentami czasami warto się pochylić. pochylić tak. I interesujące jest to, że na przykład takie instytucje jak NASA nie robią nic, praktycznie nie robią nic, żeby wspomóc nas w tym myśleniu. Na przykład jest problem, byli w kosmosie, byli w Księżycu czy nie byli. NASA mówi, że byli i koniec i za bardzo tego nie uzasadnia. Od czasu do czasu ktoś przyciśnie NASA, przyciśnie jakiegoś naukowca i, za, za, i pyta się w jaki sposób było to możliwe, czy tam to było możliwe. I dopiero wtedy są jakieś wyjaśnienia, A tak? To ma się, można odnieść wrażenie, że nasa kompletnie nie zależy na tym, czy my wierzymy w to, czy my nie wierzymy. Jak sobie myślimy, że nie byli w kosmosie, to jest nasza sprawa. Róbcie sobie z tym, co chcecie. Ja na przykład taki problem miałem przez jakiś czas, ponieważ za każdym razem uważałem i do dziś tak uważam, że y uznanie lotu na księżyc jako fake no jest, jest czymś tak grubym, że i tak czymś bezczelnym. Żeby, żeby, żeby w taki sposób światło szukać, że no, trudno mi się w tej mojej łepetynie uczciwej to mieściło, ale pomyślałem sobie, skoro uważam i zawsze głoszę wszędzie mi w owoc, że moja głowa jest otwarta, więc sprawdzę sobie niektóre, spróbuję sam dociec te niektóre argumenty, na przykład, że takiego lotu na księżyc nigdy nie było. Jednym z nich był ten, był, były te, te e, e, airconditiony, czyli te no, syste systemy chłodzące. Astronautów, te, które noszą ze sobą w walizeczkach. Jak widzimy, kiedy astronauci do rakiety Saturn wchodzili, żeby rozpocząć swój lot, mieli ze sobą walizeczki, potem nie, zawsze z nimi gdzieś tam chodzili sobie po tym księżycu, i to były właśnie te systemy chłodzące, które powodowały, że mogli wytrzymać znieść tą olbrzymią temperaturę, jaka panowała na Księżycu. I według niektórych inżynierów coś takiego jest niemożliwe. Po prostu nie ma takiej ilości prądu nie było w Apollo, żeby móc zasilać taką sprężarkę, żeby móc schładzać skafander astronauty i schładzać cały pojazd. A okazuje się, że w warunkach księżycowych to zupełnie inaczej działa, że można odprowadzać ciepło metodą radiacyjną, że następuje zjawisko sublimacji, które powoduje, że ciało, ciała sta, ciało stałe przechodzi w stan gazowy, pomijając ciecz. W związku z tym chłodzenie działa inaczej, ale po prostu trzeba przysiąść i przeczytać, i zrozumieć jakąś część fizyki, która. A jest aktualna dla ciała kosmicznego, takim jaki jest Księżyc. Bardzo... I zajmuje to oczywiście dużo, dużo czasu. Mniej więcej sobie zadać czasu, żeby dojść do tego. Ja Bardzo fajną rzecz powiedziałeś: jednocześnie ta refleksja, bo skala bezczelności przy operacjach fałszywej flagi często jakby jest miarą ich powodzenia. Nine-11 wszyscy, znaczy mam nadzieję, że większość z nas wie. Że to była to ewidentna operacja fałszywej flagi, ale spora część ludzi na świecie rozpoznała ten fakt, ale oficjalnie jest to zabetonowane i nikt, ani jedni, ani drudzy, ani republikani, ani demokraci, ani nikt tego nie podniesie. I też ciekawe, że mimo rywalizacji mocarstw nie podnoszą tego Chiny, nie podnoszą tego nawet Rosja, która dzisiaj jest w takim konflikcie, jakby nie było z NATO i z Zachodem i z Ameryką. To jest bardzo niesamowite, że wiemy o pewnych operacjach, które są. W znaczy zamach był, uderzenia były. Dla mnie to nie, nie jest tak, że to był fatamorgana, to absolutnie nie. Ofiary były to no Wszystko było, tylko rzeczywiście zostało to w jakiś, zostało to jakby tak zorganizowane, żeby pod, ustawić pewnych ludzi o wspólnościach turystycznych, podprowadzić odpowiednią logistykę. Te samoloty nie były w stanie same sobie poradzić z tymi pilotami, żeby uderzyć, więc musiały mieć jakąś nawigację, to musiały, czy nawet były podmienione, to już nie jest istotne, po prostu uderzenia były i tak dalej. To była operacja fałszywej Flagi i kupił to cały świat, i to jest dla mnie najbardziej ciekawe, że właśnie nie ma rywale których wymieniłem, nie mówią o tym. W związku z tym pytanie jest analogiczne: no, skoro Amerykanie by, by się aż tak, taki, taki szwindel zrobili z lądowaniem na Księżycu, na, i nie jednym powtarzam, bo tych lądowań jest kilka, tak. bo to jedne jeszcze bym sobie, jeszcze, na jednym bym się jeszcze zgodził. Rozumiesz, że jest w porządku, tak, to był przekret ale ich było więcej i to ukryć to jest duża sprawa. I, i mamy, ale mamy sytuację, że Rosjanie, Chińczycy i właściwie żadne państwo, żadna duża siła polityczna na świecie nie mówi, że nie wiem czy Irańczycy by to gdzieś powiedzieli, czy też nie, że to w ogóle jest szwindel, wiesz. To jest też zadziwiające, tak? To, to jest taka zmowa milczenia na poziomie, wiesz, tych mocarstw, że po prostu, wiesz, pewnie, że Rosjanie też mają swoje przekręty i bardzo możliwe, że jest takie ciche porozumienie, że jak robimy szwindel, oni zrobili w 9.11, a Rosjanie zrobili sobie, przy, przy, wiadomo co, jak trzeba było uderzyć na tą, jak się mówi, jak, no, na grozny, wiesz, i zaatakować, to też zrobili operację fałszywej flagi, wysadzając powietrze, budynki mieszkalne u siebie i robiąc, podkładając materiały, że to byli Terroryści Szczeczeni, prawda? Więc to tak. się robi. To są straszne rzeczy. Ja dlatego nie uznaję tej cywilizacji, znaczy ja po prostu nie akceptuję rządów Zachodu właśnie za to, bo, bo to, że inni to robią, czyli po prostu są zbrodniarzami, wiesz, i robią takie rzeczy, no to, to wiem, że to inni, tak? Ale kiedy tak zwany mój rząd, tak? ma robić takie rzeczy, to ja się na to po prostu nie zgadzam. Ja nie chcę żyć po prostu w takim państwie ja ich nie akceptuję za takie rzeczy. nie, nie akceptuję, nie chcę tych polityków właśnie za to, że oni są w stanie to kłamstwo podtrzymywać dalej, tak, i po prostu żyć w tym kłamstwie, bo mają wyższe racje. To nie jest świat, ale, ale do czego zmierzam? No, z tym kosmosem tak jest. I teraz co my z tym księżycem zobacz, zrobimy, bo, bo ja uważam, że taki szwindel na taką skalę jednak już nie jest możliwy. Za długo to trwało. Nie wiem, patrz, Edgar Mitchell, prawda? On był w tych kosmicznych tego. On pracuje dla sprawy UFO. On współpracował z tym, ten Akademii to the Stars, tak? Też, też tam, jakby widać go. Masz tego, o, Briana Olira. On nie lata. Brian Olira, ale spotkałem go w, w, w Czuliku. Echem. Nawet zdjęcie co z nim zrobiłem. On nie mówi, że nie lataliśmy na Księżyc. Ale odwala sprawę z UFO, tak? Tak. no. Na Księżycu było 27 osób oficjalnie. Mitchell był między innymi jednym z ludzi, którzy należeli do tej y, grupy którą naukowców, którą stworzył Bigelow, no. która badała zjawiska paranormalne. I te zjawiska paranormalne, które zaszły na ranczu y, Skinwalkera, a tak. także na Mo Mount Wilson Ranch, o których tu rozmawialiśmy w naszych, tak. naszych tutaj historiach, które Państwu opowiadamy, one również sugerują, to tak już na marginesie, sugerują jakiś związek z tą właśnie inteligentną plazmą. Mm -hmm. Wracając do tego, co powiedziałeś na temat 9-11, to właśnie to jest dobry przykład na to, o czym, od czego dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę. Zapytałeś, no to gdzie są te technologie w takim razie, które, które, prawda, które tworzą ten ukryty program kosmiczny, jakie można zobaczyć? To, co się wydarzyło z dwoma wieżowcami w Nowym Jorku 11 września, jest właśnie przykładem zastosowania takiej technologii. Gdzie coś precyzyjnie składa się jak domek zbudowany z kart, a cała reszta dookoła w gęsto zabudowanym mieście pozostaje praktycznie nienaruszona. Także to, to pokazuje skalę tej technologii, którą, która jest gdzieś. I tutaj zrobiono demonstrację, jak ona działa, a którą można wykorzystać także do innych celów, prawdopodobnie albo najpewniej do napędu kosmicznego, po to, żeby polecić na koniec kosmosu i wrócić z powrotem. I to jeszcze, kto wie, może przez, przez te wszystkie dziury czasoprzestrzenne w jednej chwili od razu. Także z tym, z tym mamy tu właśnie do czynienia. Do czynienia. Tak? Mhm. A, a, a takie pytanie: znowu wylądujmy na Księżycu, bo to się tak jakby wiąże tak. wszystko. I mam takie pytanie: właśnie, mm, zobacz, mamy na Księżycu w tej chwili Chińczyków, mamy Indie. Wokół księżyca, nie wiem, Arabia Saudyjska coś chyba też wypuszczała. No wiadomo, Rosja, Stany Zjednoczone. Nie wiem, Japonia teraz ostatnio też coś wyrzuciła. Tak. Więc sam fakt, że oni tam, to znaczy ja uważam, że to jest nie sposób, żeby w takim zamieszaniu potężnym utrzymać taką ściemę, że oni tam w ogóle nie lądują. To znaczy, tak, ja uważam, zwłaszcza... że lądują. Tak, ja zwłaszcza, że Japończycy jednym, jednym ze swoich satelitów, który krąży wokół Księżyca, zrobili taki tour dookoła Księżyca, gdzie ten satelita już był na końcu swojej działalności. Coraz ciaśniejsza była ta jego pętla wokół Księżyca, miał się już rozbić o Księżyc, kiedy tego, jego ostatnie zadanie było, żeby oblecić wszystkie te amerykańskie miejsca lądowań na Księżycu i je sfotografować. I te zdjęcia istnieją, ja je również pokazywałem w Polaraksie no. i pokazują właśnie, tam widać po, porzucone łaziki księżycowe, porzucone lądowniki, porzucony sprzęt. Widać ślady nawet, jakie, takie, jakie pozostały, także generalnie nie ma wątpliwości, tak. że do tych lądowań doszło. 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 To, gdzie są wątpliwości, to jest, co tam się wydarzyło naprawdę. Myślę, że nad tym się powinniśmy skupić. Co wydarzyło się naprawdę na Księżycu, kiedy trafili tam ludzie? Dlatego, że to łączy się z tą historią, którą, o której rozmawialiśmy w, w, ostatnim razem, tydzień temu, kiedy, kiedy, okazał, kiedy okazuje się, że kiedy, gdy człowiek opuści ziemską atmosferę, kiedy przestanie na niego wpływać w taki silny sposób ziemskie przyciąganie ziemska grawitacja. Nagle jego myślenie w jakiś sposób otwiera się, staje się wolnym człowiekiem, sięga w takich obszarów myślenia, jakich nie jest w stanie sięgnąć do ziemi, komunikuje się z czymś i znowu wraca ta plazma, przepraszam, że tak reklamuję ten mój referat, który będzie w kwietniu, ale być może to również, również tego dotyczy, że, że właśnie jest kimś innym, jest kimś, jest, 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 nie jest istotą tą samą, która jest tą istotą więzienną na naszej planecie. Co, coś się dzieje z ludźmi na, na, na Księżycu. I być może dlatego przerwano te loty kosmiczne na 50 lat, te załogowe loty kosmiczne. I kto wie, czy do takiego lotu dojdzie jeszcze za naszych czasów? Czy będziemy. Ja mam duże wątpliwości, czy człowiek poleci dla naszego życia na Księżyc. A tutaj Czy rzeczywiście ja, do tego dojdzie? Ja na to pytanie, i to zagadnienie, które poruszyłeś, że przerwaliśmy te misje, bo one były, pomijam wszystkie materiały nakręcone w studio, zrobione, wiesz, naprawdę z rozmachem i tak dalej, bo wszyscy wiemy, że takie studia były. Takie ćwiczenia zresztą robiono. Świetnie można było to też usprawiedliwić, tylko to było tajne wszystko. Przecież my musimy poćwiczyć, wiesz, grunt księżycowy, musimy poćwiczyć, jak stoi ten, prawda, lądownik, jak z niego wchodzimy, wychodzimy, musimy symulować warunki, jakie są na księżycu, bo nasi astronauty, jak tam wylądują, no to muszą wcześniej ćwiczyć. ćwiczy się w basenie, przecież sam wiesz, jakie są duże przygotowania tego typu lotów. Tak. Ale do czego zmierzam? Do tego właśnie, że powodem było to. Najważniejszym, że po prostu zbyt dużo problemów, że oni już tam są, Amerykanie napotkali. Krótko mówiąc, chęć utrzymania tajemnicy UFO. Które na Ziemi mieliśmy tego tak samo dużo, jak i na Księżycu, to, to jakby tego, same niebezpieczeństwo, ponieważ tak, tam cały świat patrzy na tych wszystkich kosmonautów i oni też się potem różnie mogą zachowywać. To, że Edgar Mitchell zaangażował się w, pro, w, w tematy pro-UFO, Brian O'Leary również, to są, to, to jest dowód na to, że nie wszystkich udało się kazać im milczeć, a wszyscy setknęli się ze sprawą jakichś dziwnych, prawda, statków, dziwnych sytuacji. I poza tym mogło być powiedziane, że nie pchajcie się tam po prostu za daleko, bo, bo to w ogóle nie jest wasze, nie macie tego statusu. Pozwolili wam tam wylądować, pozwolono wam, bo wydaje mi się, że to jest tak, że w tak zwanej Radzie Galaktycznej, mówię tak zwanej, bo wiesz, bo coś musi być, która zarządza jakby, jakby tą sytuacją na Ziemi, bo to przecież musi być zarządzane, to, to nie, to, to, to wiadomo, jak to pracuje ogólnie, to przecież musiały być decyzje, słuchajcie, pozwalamy bo tak, skoro jest prawo nieingerencji tak zwane, to się po prostu nie może tak całkiem po prostu zablokować rozwoju jakiejś populacji. No nie ma, wiesz o co chodzi, no jest jakieś prawo. My też pozwalamy niektórym krajom, tak jak Iran no, produkuje tam, próbuje zbudować bombę atomową, może już zbudował, Wiadomo, że i Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby w ramach no, o nie, no, traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej nie dopuścić, ale jednak pewne rzeczy idą dalej. tak? Tutaj też tak się dzieje, ale w tym momencie na powiedział: Przepraszam was, stop. Po prostu macie. Patrz, co się stało. Nawet nasi się tego. To się, albo też nasi się przestraszyli. Nie, nie możemy tam lecieć, bo tam za dużo ich widać, za dużo widać obcych. Zauważ, pamiętam jak to analizowałem, chyba Wingosłama było w tej książce, pamiętasz, bo tam były te, a może jakieś inne i tam był taki numer, ktoś mi mówił: tak, zobacz, przyjrzyj się jakie możesz kupić te teleskopy na, 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 na Ziemi w ruchu cywilnym i mi ktoś uświadomił, że słuchaj, tam była jakaś wielkość tego zwierciadła, nie wiem ile tam centymetrów było dopuszczalne, że tego typu teleskopy można było kupić. Ale przecież my mamy takich bogatych ludzi na świecie, różnych pasjonatów, jakbyś sobie ktoś coś odwaliłby sobie za milion, dwa, trzy miliony dolarów, zupełnie przyzwoity teleskop. Nie jakiś taki mały wiesz, że tam zobaczysz tyle, tyle co prawie nic, nie? Tylko możesz zobaczyć mm -hmm. tak dokładnie, że tam, no to się w nie mi się tam można zobaczyć przez taki teleskop. Ale, te, ale, to, a, ale to nie szło. Tego nie tak. było, rozumiesz, handlu. Nie można ma było kupić takiego teleskopu, żeby sobie księżyc dokładnie obejrzeć. Zgadzasz się? To zgadzam się. Mamy. Y Teleskop Hubble, i tu to chciałbym racji. Państwa też uświadomić, że teleskop Hubble jest to najgorszy z teleskopów wojskowych. Po prostu całą serię był taki program wojskowy, który się nazywał Kikol, dziurka odklucza. I tych teleskopów było 5 czy 6, które wianuszkiem otoczyły Ziemię. Pamiętacie Państwo zapewne, zwłaszcza ci, którzy są w moim wieku, pamiętają o tym, że kiedyś panowała taka opinia, że z kosmosu można przeczytać. Yy, o czym? Gazeta do gazety. Ktoś, czyta, tak, ktoś tak. czyta gazetę na łapce i można przeczytać nagłówki z kosmosu. Dlaczego? Dlatego, że te teleskopy kosmiczne, właśnie w tym programie Kichol, one miały taką moc, że skierowane, były skierowane w stronę Ziemi, że mogły rzeczywiście z taką dokładnością penetrować wszystko, co dzieje się na Ziemi. Oczywiście wszystko w tym miejscu, który, które było obserwowane. Amerykanie po prostu chcieli wiedzieć, Czym zajmują się Rosjanie, co budują i co tak, się i u nich dzieje? Sam, tak, samoloty kosmiczne, wiadomo, ten YouTube został strącony, więc okazało się, że nie jest to dobra droga obserwacji y, y, tego, co się dzieje w Rosji, w Związku Sowieckim wówczas, więc zbudowano te teleskopy. I najgorszym z nich był teleskop Habla. I teraz pamiętacie na, pe na pewno Państwo, ile to było zachwytów ach, nad tym, jak pięknie ach, widać z tego. Widać kosmos tego habla, ponieważ ten teleskop odwrócono, ale nigdy nie spróbowano spojrzeć przez niego na księżyc. księżyc. I to jest kolejne do, do tego koszyczka, kamyczek. Co Mówiono, to... tłumaczono, bo powstały takie pytania. Popatrzmy sobie, co tam na księżycu się dzieje. Odwróćmy Poglądają. ten teleskop. Tak. To było tam, że tam się jakieś ogniskowe mogą nie zgodzić. Jeżeli można oglądać, co jest na Ziemi. Można oglądać, co jest na Księżycu. To jest a a to ma. był, a to był najgorszy. Ta cała reszta tych teleskopów kichol ciągle działa, mm -hmm. ciągle jest w kosmosie. A to był najgorszy, najsłabszy z tych teleskopów. Po prostu miał tak słabą psychologia taka, że tam nic takiego ciekawego nie ma. Szkoda czasu i pieniędzy, żeby tam oglądać jakieś szare skaby. Ale jest jeden ciekawy element. Pozwól, też ciekawy jestem w twojej opinii. Zobacz, co się dzieje. Nie wiem, może większe, amerykańskie zdjęcia wszystkie, jakie przychodziły z kosmosu, znaczy z, tego, z Księżyca, zawsze były czarno-białe. I pamiętam, był taki gość, to było lat temu też z 20, a może jeszcze więcej, jak stało się modne, bo to poszło przez internet, już internet wtedy był, czy gdzieś jakieś tam filmiki, jak zapomniałem jego nazwisko, jak on zaczął po prostu pracować nad tymi różnymi zdjęciami, które NASA owszem poddawało ludziom do publicznego wglądu i zaczął je koloryzować. I tam się pokazywałeś o, ooo... W kolorach było widać tyle różnych rzeczy, że można było sobie bardzo poważnie zadać pytania, czy to nie ma pochodzenia jakiegoś inteligentnego kształtu. Wiesz o co chodzi. No właśnie. I cała ta mm -hmm. ideologia, że to po prostu że księżyc, z natury rzeczy jest czarno-biały, więc po co tam nie wiem tracić i robić w kolorze, ale tam ktoś tłumaczył, że to spokojnie dlaczego? Tam przecież słońce świeci różne mogą być odcienie. To też było ciekawe pytanie, czemu te zdjęcia zawsze były czarno-białe. Nie teraz, jak są te zdjęcia przychodzą od, yy, od powiedzmy nie wiem, innych yy, państw, czy tam już stosuje się te kolory, bo z Marsa masz w kolorach wszystko. Tak, tak już, są, już są wszystkie w kolorze, i w czasie tych wypraw Apollo również niektóre zdjęcia robiono w kolorze. I zresztą te kamery, czyli te aparaty fotograficzne, które używano wówczas na Księżycu, one również podlegają krytyce wśród tych, którzy usiłują podważyć, jakoby ludzie byli na Księżycu, z tego powodu, że w warunkach kosmicznych bardzo trudno jest rejestrować cokolwiek na taśmie, ponieważ grawitacja jest minimalna. W związku z czym to, w jaki sposób, to, czym nasączona jest taka taśma światłoczuła, żeby robić na nie zdjęcie, czyli klisza, ulatnia się w sposób niekontrolowany. Więc hmm. bardzo trudno jest, byłoby takie zdjęcie zrobić. Ale prawdopodobnie czegoś nie wiemy. T dlatego y, taką tutaj szermuję tą opinią, że tak naprawdę największą tajemnicą księżyca jest to, o czym nie, ci, którzy tam latali, nie chcą, żebyśmy my się dowiedzieli. Między innymi takim elementem jest to, że po śmierci Nila Armstronga, pierwszego człowieka na Księżycu, w jego mieszkaniu jego żona robiła takie porządki, zbierała tego jego rzeczy, pamiątki po nim. Była to wielka historia, kiedy zmarł, ponieważ no, bohater amerykański, wielkiego formatu. I kiedy sprawdzała te jego szafy, znalazła tam pudełko. I w tym pudełku okazało się, że jest jeden z Hasselblattów, który zabrał ze sobą na księżyc. I ta informacja była absolutnym wstrząsem. Tam natychmiast przyjechali panie, najpierw panowie w ciemnych garniturach, żeby to wszystko zabezpieczyć. Przejęto to, zabrano, nigdy tego świat nie zobaczył. Tego, tego aparatu fotograficznego, który Armstrong. No, błąd. Tak, nie oddał po locie. To jest mniej więcej taka sama sytuacja, jak z żoną Piszczaka. No, właśnie chciałem to od... nie Tak szaku, tak? Jest. Trzymała w szafie, całą dokumentację między innymi Lecha Wałęsy. tak. Dzięki temu, że, że, że to ona zrobiła, że opowiedziała o tym prasie, bo robiono z nią wywiady, bo wiadomo, żona wielkiego człowieka, dostała się ta informacja do prasy. Zaczęto troszeczkę tam spekulować. Między innymi ktoś znalazł dokumentację po powrocie z księżyca, tej pierwszej wyprawy Apollo 11 i było pytanie w kwestionariuszu do Armstronga, gdzie jest ten aparat fotograficzny, bo dostaw, dost, ileś ich tam dostali, jednego brakuje. A on mówi, że on napisał, jest jego odręczne pismo, że zostawił go na pamiątkę tej wyprawy na Księżycu, a tak naprawdę przemycił go ten aparat na Ziemię. Co tam sfotografował, tego nie wiemy. Ale musiał być bardzo poważny powód, dlaczego go przemycił. I, dlaczego tak. i dlaczego tak blokowano tych wszystkich astronautów w opowieściach o tym, co tam na, co, co naprawdę widzieli na Księżycu? Co tam tak, się wydarzyło? To przy takich właśnie anegdotkach, ja pamiętam na spotkaniu z Erichem von Denikenem we Wrocławiu, bośmy tam mieli z nim te dwie kolacje, oficjalne się wywiady i wykłady, to on wyciągnął, czy znaczy wyciągnął, on miał w zasadzie tutaj, pokazał nam, ja to mam gdzieś nawet nagrane, nawet muszę to odszukać, wiesz, i mówi, to mam taki zegarek, mówi, od że nie pamiętam, od któregoś z tych kosmonautów, którzy lądowali na Księżycu i, i właśnie tak pochwalił się tym zegarkiem. No ale ten zegarek raczej kamery nie miał, <laughs> żeby coś tam przemycić i tak dalej. E, ale z tym chowaniem zdjęć to tak jest, wiesz, przykładowo jak major, major, taka mała dygresja, Major Makieła, kiedy w, w 2005 roku to było, lub szóstym. Raczej szóstym przywiózł nam i pokazał zdjęcia, to co wspominałem o tym potężnym statku kosmicznym w długości kilkunastu kilometrów. To były się nocne zdjęcia, tam widać potężne struktury świetlne, nie widać jakby obiektu materialnego. To też polegało na tym, że ci jeden z tych pilotów, z tych siedmiu maszyn, które w tym Mierzęcinie, ten słynny incydent w Mierzęcin, czy tak to się dokładnie mówi, to on po prostu schował tą rolkę z tymi, z tymi zdjęciami, po prostu jak wylądowali, to on nie oddał to przełożonym. I to przeleżało jak, jak, jak incydent ten Mierzęciński to jest 1979 rok, więc policzę. tu jest 20 lat, tutaj masz, tutaj 15, no, 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 to, no to masz prawie 40 lat, tak, 65 lat przeleżało u niego, w jego, jak to się mówi. I Jurek Makiewa, też świętej pamięci, nie, nie wiem teraz, bo on nam pokazywał tylko, jak to się mówi, na, na projektorze, wiesz, te, 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 te potężne to, to były zdjęcia z radaru, tak, z fotoradaru na, na migu, który był zamontowany, tak. Tylko tak a propos, że, że ci ludzie czasami chowają Fantastyczne rzeczy, wiesz, i trzymają tak, jak to się mówi, wiesz, nie, gdzieś tam i czasami coś się wysmyknie, ale wiadomo, że to trzeba dać komu trzeba, a nie służbom, bo służby to wezmą i zamkną od razu. No oczywiście, no tu niestety to, to przepadło, ale to przynajmniej dzięki temu wiemy, jak bardzo to było ważne, nawet po tylu latach, żeby przejąć ten sprzęt i że słuch po tak. nim natychmiast zaginął, że kiedykolwiek, że kiedykolwiek istniał. <laughs> Powiedziano, że, że, że aparat był pusty, że tak. nie miał filmów w sobie. Historię. Zobacz, sto, na początku tego naszego spotkania zadałem to pytanie. Chcę jakby troszkę to wrócić do tego, bo jakby troszkę klamrować to, bo... Bo tak odebrałem tą informację o tym lądowaniu, wiesz, na Księżycu. Z jednej strony fajnie, no bo lubię, jak tam coś gdzieś rusza dalej, gdzie zawsze coś można odkryć i coś wyjdzie na wierzch, a z drugiej strony powiedziałem: Kurka wodna, to, to, nie, to, mi, to nie robi mi perspektywy, że ujawnią te tajne technologie, no bo nie po to teraz się chwalą, że lądują na Księżycu po staremu, żeby w sta starych technologiach, żeby teraz za rok, dwa, trzy, pokazać, że mają kompletnie inną technologię, bo po prostu bo ośmieszą. Jak, jak zadaję sobie pytanie, kiedy możemy mieć to prawdziwe dyskloże, to, to melduje mi się też taka bardzo socjologiczna właściwie myśl, no zaraz, no przecież jak oni to pokażą, to przecież na durni wyjdą prawie wszyscy, którzy są znani, cenieni. I to może być jeden z powodów po prostu, że, jeden z powodów, że to po prostu ma tak potężny lobbying, żeby to dalej ukrywać. Sam pokazywałeś, jak to ukręcono łeb w sprawie w kongresie, kiedy jeden z tych promotorów, prawda, ujawnienia chciał przeforsować przepisy, żeby jednak państwa amerykańskie miało, instytucje amerykańskie miały obowiązek wyrzucania na wierzch tych wszystkich tajnych różnych teczek i kompletów. E, jeżeli tak. by to wyszło na wierzch, kurka, wodna, chce pomyśleć, pomyśl sobie, to wszyscy wychodzi na durni, wychodzą, wiesz? A do tego jeszcze to jeszcze by był pół biedy, nie? To jeszcze do tego biznesy po prostu siadają, tak? No bo teraz, jak teraz, patrz, tego Elona Maska, masz, ten cały, no tu jest wielki postęp, fajnie, nie? No okej, okay. ale kurka woda, te rakiety są takie, jak For, Werner For Brown w zasadzie opracował, tak? Czy Ciołkowski może wcześniej wymyślił? Tak, do, do, dokładnie tak. Na dodatek yy, miejsce, w którym ten Odyseusz, o którego zaczęliśmy rozmowę, usiadł na Księżycu, jest również specyficzne. Jest to biegun południowy Księżyca mm -hmm. i jest to idealne miejsce, aby móc stworzyć bazę który, z której będą prowadzone operacje po niewidocznej stronie księżyca. A, jest... Bo jedną z największych tajemnic księżyca jest to, co dzieje się po jego drugiej stronie tej, której nigdy nie widzimy z Ziemi. A, no... Ja sobie przypominam taki film, taki film dis, zrobiony przez Walta Disneya, i to był film zrobiony na zamówienie NASA, gdzie Werner von Braun opowiadał o tym, jak będzie wyglądał lot w kosmos. Werner von Braun był bardzo takim medialnym człowiekiem, świetnie się czuł przed kamerą. Opowiadał, jak, w jaki sposób te rakiety będą startować, zbliżać się do księżyca, że najpierw te rakiety będą otaczać księżyc, badać teren, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do lądowania. I jest tam scena, w której jedna z takich właśnie rakiet z całą załogą ludzką obserwuje, co się dzieje po ciemnej stronie księżyca. I jest to oczywiście wszystko animacja, ale. Z niewiadomych przyczyn, dlaczego to zrobiono, ale zrobiono to. Ta, 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 ta kamera, ta, oczywiście w tej animacji, ona zbliża się w stronę tej, tej, tej wówczas mówiono na nią ciemna strona księżyca, tak. i nagle okazuje się, że znajduje się tam struktura, sztucznie zbudowana struktura, taka jak baza obcych. Czyli już wtedy, tak jakby. Posiadano, było w świadomości to, że jest coś więcej na Księżycu niż tylko sam ziemski satelita nie wart większego zainteresowania. I dziś właśnie te wszystkie siły kosmiczne skupiają się, ażeby móc opanować to miejsce, biegun południowy, gdzie jest największa ilość światła, światło słoneczne jest konieczne do tego, aby móc ładować baterie fotowoltaiczne i móc prowadzić operacje. Jako pierwsi dokonali tego Chińczycy. Dokonali tego w 2018 roku, kiedy wylądowali tam swoją wyprawę Chang'e 4. Wyjechał z niej łazik YouTube, który jeździ do tej pory. Miał jeździć trzy miesiące, a on jeździ po całym biegunie południowym Księżyca od ponad pięciu lat. Także jest to coś absolutnie tak, niezwykłego. Zobacz, przy okazji, skoro rozmawiamy o tym Księżycu, jaka jest potężna asymetria. Jeśli chodzi o informowanie nas o dokonaniach podboju kosmosu, w tym oczywiście Księżyca, bo to najbardziej rozpala emocje, obok, obok Marsa, no bo to Mars mm -hmm. rozpala i zainteresowanie. Jak my mało, tak naprawdę po jakimś zwykłym, poza zwykłym komunikatem, dowiadujemy się właśnie o tym, co zrobili Chińczycy, na jakim etapie są dzisiaj teraz jeszcze Indie To jest po prostu niesamowite, bo to jest też taka polityka, żeby no nie pokazywać, że ktoś nas prześcignął. W konsekwencji Chińczycy ich prześcignęli. No. teraz Amerykanie dopiero lądują. A teraz, tak, te, teraz trochę tak na wesoło, a potem jeszcze tak poważniej, bo też tak zacząłeś od filmie, ja sobie myślę że tak, że już naprawdę było na wesoło. Że jak skąd z, z tym księżycem coś nie jest tak, to w zasadzie już, już sam fakt, że, że był taki film, gdzie wystąpili mali, wtedy mali jeszcze jako chłopcy, bracia Kaczyńscy o tych, co ukradli, prawda, księżyc. A, <sum> a, 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 a. Już wtedy zaczęło się coś z tym księżycem jest nie tak, skoro można było go ukraść, tak? Więc ten księżyc ukradła nam establishment nam ukradł księżyc, bym tak mógł powiedzieć, wiesz. Establishmenty nam ukradły księżyc, w tym sensie nam ukradły, że dając jakieś naparstkowe informacje o tym, co tam oczywiście wylądowano, tam coś zrobiono, to w gruncie rzeczy większość tych tajemnic jest, jest gdzieś tam absolutnie skrywana. I cały czas pokazujemy te numery. Tutaj z, z wielkością zwierciadła teleskopów, które mogłeś kupić, żebyś czasami nie mógł dokładnie oglądać. Tak samo jak praktycznie, owszem, dowiesz, ja mówiłem o tym często, że on jest w środku pusty, znaczy nie jest 100% pusty. I mówiłem o tej konferencji geologicznej przed wielu laty. Geologów, tam, naukowcy zajmujących się właśnie geologią księżyca, gdzie stwierdzono po wielu różnych rzeczach, łącznie z tym, jak się te rzuca te różne części, żeby zobaczyć, jak on rezonuje, że tam jest mnóstwo pustych przestrzeni. Ja przypomnę, bo mówiłem o tym naukowcy właśnie stwierdzenia tej konferencji poświęconej księżycowi, że ona potężne w środku takie korytarze, więc wielokilometrowe, na kilkaset metrów ma średnicy. Oczywiście one mają być naturalne, oczywiście one są przypadkowe, to natura stworzyła, ale my mamy hipotezę, że księżyc był okrętem wojennym. Też tak? Takim był no tak. jak, jak zwierzny Istnie wojen. Istnienie tego, co mówisz, potwierdziła amerykańska no, no, no. wyprawa nazywała się el Cross. Mhm. L-Cross, i teraz taka, tu, tutaj taka, ta, 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 tak to działa na wyobraźni. Jeżeli cross to jest krzyż, i tak, L nie? to jest literka mm -hmm. L. Jeżeli ustawimy sobie L w kształcie krzyża, co wychodzi? Swastyka. I wyprawa L-Cross badała właśnie Księżyc, i w jej ostatnim, na jej ostatnim etapie miała uderzyć w Księżyc. I miał to być olbrzymi obłok tego regolitu księżycowego, wzbudzony w tą cieniutką atmosferkę księżycową. I wręcz miał być tak wielki, że można go było oglądać gołym okiem z Ziemi. Miał być tak duży. I wszyscy się już nastawili, szkoły nawet po, pościągały uczniów zainteresowanych tym, co się tam wydarzy na księżycu, żeby sobie przez te teleskopiki pooglądali dokładniej, co się tam wydarzyło, kiedy ten satelita L-Cross uderzy w powierzchnię księżyca. I on rzeczywiście uderzył. I nic się nie wydarzyło. Nie wydarzyło się dlatego, że wpadł w jakąś pustą przestrzeń. Księżyca po prostu wpadł jak tak. śliwka w kom czyli, kompot. Czyli znowuż ta hipoteza o tym, że tam są... Potwier potwierdzając tym samym, że istnieją tam puste przestrzenie. Także Księżyc wciąż kryje masę tajemnic. Wydaje mi się, że jest... niektórzy twierdzą w przekazach na przykład z Tajgety, które są teraz dla mnie osobiście takim Yy, materiałem do studiowania tak i do wyrobienia sobie zdania. Nie odrzucam tego, a też się nie akceptuję. Tam też mi właśnie bardzo za, yy, negatywnie zaiskrzyło to, że oni powiedzieli, że tam nic w ogóle, nikt nie mógł dolecieć, że ten człowiek, bo jest ten yy, Pas, prawda, który jakby ma takie potężne to że elektromagnetyczne, żeby ludzkie ciała gdzieś tam zupełnie się zniszczyły i nie może doleczyć księżyc, nie można doleczeć gdzieś. indziej. na księżycu, prawda, z tych najnowszych tych informacji, z tej getty jest ustawiona pewna aparatura, to, to ja to tylko rekonstruuję, prawda? Ale ja widziałem te informacje i słyszę nie od dzisiaj z różnych innych źródeł. Że jest tam taka aparatura, której celem jest, jakby to powiedzieć, trochę zagęszczanie tego 3D, czyli robienie pewnego rodzaju takiej projekcji, powiedzmy, wiesz, która coś powoduje w naszej percepcji, wiesz, znaczy teoretycznie biorąc, można sobie to wyobrazić, tak, że, że na tym częstotliwość i drgania są najważniejszym parametrem rzeczywistości, to fizyka tutaj nic innego nie ma. I jeżeli masz wiedzę, mówiliśmy o podróżach międzygwiezdnych chyba ostatnio zwracaliśmy uwagę, że to też ta gdzieś tam jest i to jest fajnie powiedziane, że po prostu oni podróżują przeskakując z częstotliwości jednych na inne, nagle znikając w jednego miejsca, przechodząc do zupełnie innego miejsca. Jak tą gałką radiową przesuwasz programy, prawda, radiowe, i to jest moment, jesteś zupełnie gdzie indziej, a to tylko zmienia częstotliwość, prawda, odbioru. Więc, no ale, ja, ale wszystko no... to wiemy z filmów science fiction. To nie jest nic odkrywczego. nic odkrywczego. No ale zostając przy tym księżycu, tylko na koniec, no, ja, ja się zastanawiam jeszcze o jedną rzecz, może o teraz wywołam. To nie chodzi tylko o księżyc. Generalnie rzecz biorąc, mamy, chodzi o prawo. Ja na Harmonii Kosmosu w tamtym roku poprosiłem mojego kolegę, doktora habilitowanego z naszego Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, mówię tutaj o Arturze Ławniczaku, który jest autorem bardzo wielu ciekawych książek, jest naprawdę dobrym prawnikiem, konstytucjonalistą i ja go poprosiłem, żeby on zrobił tam wykład pod tytułem po prostu podbój kosmosu, a prawne aspekty podbój kosmosu. I zauważ, że to, że oni tam, tak jak żeśmy rozmawiali o Antarktydzie czy o Grenlandii, że tam się pchają po prostu Rosjanie, Amerykanie, kto tam jeszcze, żeby gdzieś tam przycuknąć coś wziął, jakoś swoje. Nie oficjalne to ciągle jest in, takie eksterytorialne, jest prawo morskie, które jakby, wiesz, jest, jest jakby reguluje taki, taki, taki świat, w którym, w którym w zasadzie nie ma tam właściciela prawda, jakiegoś terenu morza. Tak? Poza przybrzeżem 12 mil mamy prawda, morskich, to jest terytorialne, to jest Twoje. Tak? Wody, wody. wody. Tak, to jest to jest Twoje. Tutaj nie to jest Twoje, to jest jeszcze Twoje, dalej już nie. Więc zastanawiam się, wiesz, chodzi o Księżyc, o Marsa, jak to będzie się rozgrywało i sam jestem ciekawy, jak te istoty pozaziemskie mają ten problem rozwiązany, bo w czym byś nie oglądał, ten Jupiter dla mnie był taki niesamowicie też inspirujący i, i taki ciekawy, gdzie byś nie oglądał, to cały czas po prostu jest wojna i walka o terytoria, a więc i też o planety. Tak, między innymi jest też taka teoria, że analizowano w jaki sposób przesuwa się po tej południowej części Księżyca mm -hmm. ten chiński łazik. Aha. I Obserwując tą jego trasę, ktoś doszedł do wniosku, że ten łazik, to najważniejszą jego funkcją jest to, że on zaznacza, gdzie jest chińskie terytorium. To jest niesamowite. I tak, i, i teraz według tego prawa morskiego mają do tego absolutnie Chińczycy prawo. Zaznaczyć sobie, zaznaczyć sobie terytorium jako swoje, to byłoby potworną tragedią dla całej reszty tych konkurentów kosmicznych, ponieważ... Ten południowy biegun jest najważniejszy, jeżeli chce się eksplorować drugą stronę Księżyca. A tam ma być podobno najwięcej helu, najwięcej bogactw i kto wie co jeszcze. Może rzeczywiście jest tam również ta opuszczona baza, którą pokazano na tym filmie Disney'a, o którym, o którym wspominałem. I Teraz zaczęto mówić o tym, że Amerykanie przyspieszyli te swoje, te swoje programy kosmiczne, żeby tam polecić, ponieważ następny Odyseusz, który poleci na Księżyc, wyląduje obok tego pierwszego i z niego też wyjedzie łazik. Ten był tylko taką koncepcją, był taką próbą. Z następnego już ma wyjechać łazik, może się nie przewróci. I mówiono o tym, że za głównym zadaniem tego łazika będzie ściągnąć te chińskie chorągiewki, czy czymkolwiek ten teren zaznaczali żeby to zniwelować, te, tą chińską zdobyć, żeby oni nie mogli pokazać, że coś rzeczywiście mają. Tam pra, zaznaczonego Prawo tylko lądowe, i a dla prawo siebie. morskie, bo y, prawo lądowe, właśnie to, a prawo morskie, no, jak podbiliali Amerykę, jak pozwalali tym y, osio, białym osiedlańcom, w zasadzie to, gdzie tam postawiłeś sobie na tych dzikich terenach, gdzie tam sobie wiesz, przy. Postawiłeś jakieś chorągiewki, tam było twoje, nie? Właśnie to tak. jest to... Prawo morskie jest generalnie takim prawem korporacyjnym. Tak, korporacyjnym. Prawo morskie powstało w momencie, kiedy stworzono kompanię wschodnioindyjską, indyjską, która, która działała podobnie jak państwo, miała takie uprawnienia jak państwo, posiadała własną armię, posiadała własny, własny budżet, regulacje, podobne jak państwa, a nie miała charakteru państwa. Nie była organizmem państwowym. Tak, tak. Także tu I na podobnej mówimy, zasadzie, że to prawo morskie właśnie zdominowało funkcjonowanie świata i jest wielkim, jest wielkim nieszczęściem, prawda? Bo to jest prawo korporacyjne. Kiedy, kiedy mielibyśmy tak sobie jeszcze powiedzieć, popatrz, no to spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Raz, że ten podbój kosmosu, słowo podwój zauważ, zaczyna nabierać innego sensu niż było to może kiedyś, bo jest tu rywalizacja i jak każdy postawi swoją chorągiewkę, ale tak, co na no to pozaziemscy? Bo mnie się wydaje, że po pierwsze to jest oczywiste, że oni tam są, że oni na to patrzą, my tu sobie tak gadamy, tam jakieś chorągiewki, oni na to patrzą na, na zasadzie, że tam w piaskownicy ludzie się bawią tam jak w piaskownicy na razie. Dla nich to jest piaskownica. Znaczy to, co my tam wyprawiamy tych, z tymi łazikami, z tym wszystkim, to w ogóle nie jest żaden problem dla pozaziemskich. Jak gdzieś tam się trochę coś podskoczy za daleko, to ci zepsują sprzęt, to ci przewrócą łazik ewentualnie. No wiesz, o co mi chodzi. No i niekoniecznie, ale tak. To jest piaskownica, więc się pozwala. Gdybyśmy byli jakimś zagrożeniem, to by nam tam to zatrzymali. Natomiast ja uważam, że nasi, w cudzysłowie, no tutaj te ziemskie siły, po prostu bały się tego podboju Księżyca, bo za dużo byłoby widać, ale teraz już jest inny etap. Teraz, skoro się już mówi o tym, że oni są, bo na Ziemi ich widać miliony razy tak naprawdę, no to muszą się zdecydować. Wyścig właściwie zbrojeń powoduje, że te mocarstwa zaczynają jednak mimo niebezpieczeństwa, pod tytułem, no bo niebezpieczeństwo dla nich polega na tym, że wyjdzie na wierzch. Fakt pozaziemskich wiesz. Czy tych starych rzeczy, które mamy tak, sprawa z monalizą już się nie rozwijam, bo była przeze mnie tam referowana swego czasu, bo to też jest ciekawy materiał empiryczny. Więc, więc nieszczęściem dla władz jest to, że za bardzo wyjdzie na wieżę, że oni są też na Księżycu, a koniecznością, że trzeba iść do przodu jest to, że no i wszyscy się tam pchają. To nie mogę zostać z tyłu. A poza tym i tak na, wychodzi nam na ziemi, że oni już tu są, więc w zasadzie ta tajemnica już taka straszna nie jest, bo więcej na ziemi widać nawet niż na księżycu nam się pokaże, a my tego nie ukryjemy, bo tu chodzi o to, żeby ukryć. Ile tak. można ukrywać? I między innymi mechanizmem, tym nowym mechanizmem ukrywania jest być może ten proces ujawnienia, który nie jest prawdziwym ujawnieniem, a rodzajem fałszywego ujawnienia, który rozpoczął się w zeszłym roku w Stanach, że. Istnienie istot pozaziemskich, cywilizacji pozaziemskiej ma wejść do ludzkiej świadomości, ale wiedza na ten temat ma być kontrolowana i reglamentowana. I z tego powodu właśnie nagle nieoczekiwanie dla wszystkich zaczęło się mówić właśnie o UFO i ewentualności istnienia życia pozaziemskiego. Być może jest to związane z tym, że człowiek wkraczając w kosmos, rzeczywiście kogoś napotyka, ale być może ci, którzy nami rządzą, nie chcą, aby to spotkanie było miało miejsce poza ich kontrolą. Wiesz, wiesz, moje zdanie na ten temat, znaczy ja mam tą narrację taką ustawioną troszkę jakby w drugą stronę, w tym sensie tak, że są to autentyczne, nieporadne, maksymalnie kontrolowane z inside'u próby ludzi Którzy chcą wyjść z tą prawdą na zewnątrz, bardzo możliwe, że to wyjście na zewnątrz, na głębszym poziomie. Mówię o tych ludziach z insajdu, którzy tam czasami z powodów bardzo takich etycznych to robią, ale ktoś to jest głębiej typu Bigelow. I ludzie, powiedzmy z tego pokroju, mogą być zainteresowani większym ujawnieniem prawdy o UFO, ponieważ może się okazać, że dzięki temu będą mogli pewne technologie, które są już zagospodarowane przez nich, wiesz, jako prywatne korporacje i biznesy, Będą mogły jakby bardziej wejść do użytku praktycznego, bo niektóre niewątpliwie są stosowane. My tu widzimy, jaka rewolucja techniczna i naukowa się dokonała po II wojnie światowej. Ona jest niewyobrażalna, ale z drugiej strony wiemy, że w zasadzie gro tych najważniejszych, najbardziej przyłomowych technologii, szczególnie dotyczących energetyki, ona po prostu są, jakby powiedzieć, no, zablokowane totalnie tak, do tego obiegu jawnego. I zaryzykowałbym taką hipotezę, właśnie nie, de, nie deprecjonując, właśnie, bo staram się to rozdzielić. Nie deprecjonując dobrych intencji, słusznego w ogóle założenia, że trzeba pokazać prawdę o tym, że oni są, bo to samo w sobie jest wartościowe. A to, że za tym zawsze jest jakiś interes, ktoś to, ktoś to kontroluje, ktoś to skrzywi, ktoś przy okazji kalkuluje, i tak musimy to ujawnić, więc zróbmy to tak, żeby było jak najmniej szkody, rozumiesz, to, to, bo ty to tak nazywasz, jak to nazywasz. No, bo tam kolejna manipulacja. A Ja to nazywam tak. To jest ciągle walka prawdy z kłamstwem. Ona się toczy przez całą historię świata i pewni ludzie naprawdę robią dobre rzeczy, ale zawsze ktoś im przeszkadza. I jeszcze kombinuję, jak tą prawdę pokazać tak, żebym ja na tym najwięcej zyskał, na przykład w biznesie, bo to może chodzić o to, że jak już oponowałem i wiem, jak robi się Zero Point Energy w tym programie właśnie z, z, z National Geography, który dwa dni temu oglądałem, tam było sporo o tym, że absolutnie to jest tam już oponowane i, i mają to, tak, i wiedzą, z czym to się je. Ale z tym nie można normalnie wyjść, bo tu jest ropa, bo jest jeszcze węgiel, gaz, wiesz co jest? No, jeszcze, teraz, jeszcze wymyślili teraz te. Wiadomości. No i można rozłupać ziemię na pół za no. pomocą tej energii. Ale też przy okazji niebezpieczne. Więc to się toczy gra, wiesz? I, i, i tylko tu bym bronił bym tych ludzi, którzy. Po prostu wychodzą z tym dyskloże, którzy to robią, bo, bo wielu z nich robi to naprawdę. Lepiej jest robić biznesy i, i cicho siedzieć, niż wychodzić z tą prawdą. Rozumiesz? Ja, ja, też, ja też ich chciałbym bronić, nie, nie potępiam ich w czambu. No, no, no. Nie, broń Boże, no. absolutnie. Nie chciałem, nie chciałem, żeby w taki sposób to zabrzmiało, ale, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy to na to z perspektywy historycznej, to za każdym razem tego typu inicjatywy mają swoje drugie dno. Tak. Że ktoś się że ktoś tworzy, ktoś. I po to, że ma jakiś tam ukryty cel. I na przykład jednym z celów, jeżeli my mówimy o tym, o tej ekspansji w kosmos, jaka w tej chwili na naszych oczach następuje, jest także to, żeby w momencie, kiedy człowiek stanie postawić swoją nogę w kosmosie, nie doszło do czegoś, do czego doszło, kiedy człowiek odkrył Amerykę i postawił nogę na. Kontynencie po drugiej stronie Atlantyku. Co się tam stało? Najpierw stworzył kolonię, ale potem co zrobił? Kolejna Powołał do życia państwo, które stało się największym mocarstwem i wywróciło porządek światowy. Więc na pewno nikt z dzisiejszych władców, mając to na uwadze, nie będzie chciał, ażeby ktoś, kto na przykład z, zacznie się z, sobie dobrze radzić na Księżycu, stworzył tam państwo swoje własne księżycowe, zamontował tam jakieś rakiety i ostrzeliwał Ziemię, tak jak jest to w tej książce. Yy, ach, przypomnę sobie tytuł, dawno już temu czytałem, ale właśnie jest, jest w jednej z tych książek klasycznych science fiction opisana jest historia, w której Właśnie powstała kolonia na Księżycu, z której ostrzeliwano Ziemię i generalnie zniszczono całkowicie ludzką cywilizację. Ten no sposób. i taka książka pokazuje, na czym polega polityka w kosmosie, bo jeżeli prawdą by było to, co mówi K Korel Good, ja, ja gdyby. Że to jest takie trochę specyficzne miejsce z tym księżycem, że to jest takie miejsce trochę eksterytorialne, w tym sensie, że wedle tych informacji miałaby tam być możliwość, po pierwsze takich ambasad, biorę to w nasz język, dobra, czyli po prostu przedstawiciel z różnych powiedzmy pozaziemskich grup, nazwę to gumownie. I, I że może to być eksterytorialne, mogą być takie rzeczy. Pamięta firmach szpiegowskich, kiedyś, to to no że to była fantazja, była taki, taki kazus, to by czasy jeszcze zimnej wojny, opisywane, że ta jeszcze jak słyszę społeczność wywiadowcza, wiesz, bo jak słyszę takie pojęcie społeczność wywiadowca, rozumiesz, która się bardzo upowszechniła, to mi to od razu wszystkie czerwone lampki się zapali. To znaczy, co to że... za społeczność? <laughs> to znaczy, że oni wszyscy razem są po jednej stronie, wiesz o co chodzi. I w, tym filmie, I w tym filmie było takiego coś, że wiesz, wiadomo, że, te, że się rywalizuje, że się tam zabijają, jest jakaś gra, że tam się tego, ale były takie miejsce eksterytorialne na planecie Ziemi. To był taki typowisz piegowski, jakiś tam film, taki wiesz, film akcji, już strasznie stare czasy, wiesz? I tam było takie miejsce, gdzie oni po prostu mieli jakaś wyspa, jakiś archipelag, coś tam, i to było miejsce, gdzie były w czasy wakacje, rozumiesz? I tam nie można było zabijać, nie można było nic złego robić, po prostu, bo oni wszyscy, czy oni byli z KGB, z GRU, czy to CIA, to, nie, to Nieważne, ja tak napisuję tylko. Tylko, że tam był taki czas, że społeczność wiodąca mogła tam bezpiecznie odpocząć, ludzie sobie mogli pojechać na wakacje jak stamtąd wyjechali, mogli dalej się strzelać. Mi no, tak, się no. to spodobało, bo tak, tak po ludzku to brzmi. Wiesz co mi chodzi? To jest takie, po takie, ludzku. Ludzkie, tak, takie tak, i Czujesz, to... Ja miałem taką podobną historię, bo z kolei do mnie ludzku. zwrócił się jakiś, jakiś młody człowiek, który napisał o sobie, że reprezentuje społeczność konspiracyjną. No to myślę, jak oni żyją. On sobie robi rano kawę i myśli, uda się czy nie uda, zatruje się czy zjem, może odgryzeć zbanek albo coś się wydarzy. Także tak, taka jest społeczność konspiracyjna. Ale to konspiracyjna, jest dobre słowo, chyba. Wiesz, my ten we Parlamencie ostatnio zrobiliśmy sondaż i też my zostaliśmy jakieś słowa. To jest fajne słowo. Zaprzadamy. Społeczność Parlamentu o y, sondaż, więc mamy że warto będziemy go, go teraz opowiadać, bo cztery się było pytań, to będę przykład finansował, my tam robimy tą demokrację ćwiczymy, no i była społeczność Parlamentu o, o Polsce i świecie. Nie? No i bo żeby to tak nie wyglądało, że cały Parlament, bo tam zależy, kto wy, się podpisze, kto wypełni ankietę. Za słowo społeczność jest albo społeczność YouTube'a, ty, zobacz. Na przykład. <grym> tak nagle, nagle, nagle i osobny, też jest osobny kraj. Osobny, rządza, na, gramy na bębenkach na YouTubie wszyscy razem. Jesteśmy taką społecznością, mamy dzisiaj mamy swoje, lakoński, swoje święto mamy, tak? Jak ofiary składać jako ja jestem członkiem tej społeczności, jak mi wywali mi w kosmos, wiesz 310 tysięcy subskrybentów, wiesz, 8 tysięcy programów. Masakra, I masakra. ja jestem członkiem tej społeczności, rozumiesz za co rozumiesz, mi to wywalili mi. No bo byłeś niegrzeczny. No, mnie, ze mną pewnie, pewnie też to w końcu zrobią. U, wymykam się jak mogę, ale pewnym siłą nie dam rady. Zwłaszcza teraz... swojej własnej. Ale, ale właśnie, bo sobie przypomniałem tą książkę, o której, o którą zapomniałem no, 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 no. Państwu powiedzieć o ostrzeliwaniu y, Ziemi z Księżyca. To jest właśnie Luna to surowa Pani. Heinlein. To jest, to jest tak, to jest klasyk. Także Aha. warto przeczytać. Kto nie przeczytał, warto, żeby to znaleźć, sięgnąć i przeczytać. Jest po polsku. Także. No wracając Biedna do kosmitów rzecz. i to, fajnie, do tego właściwie takiego finału, to może będziemy mówić społeczność it, prawda? Społeczność pozaziemskiej, bo koniec końców wiesz. Bardzo no, dobra tak? społeczność, oczywiście. A tam już jakoś trzeba tak pozytywnie się do tego odnieść też, nie? No, możemy, możemy je tworzyć, rzeczywiście. Świat szedł na taki etap, że możemy tworzyć kolejne społeczności. Będzie po prostu przynajmniej weselej. Mnie się wydaje, że ten podwój tego księżyca, bo zrobiła się potężna moda na to, i to, to moda to złe słowo, bo to jest jakiś trend, który z czegoś wynika. Ma na pewno wymiar zbrojny, czy też wymiar no, geopolityczny. Sam powiedziałeś, że kto panuje na księżycu, ten może kontrolować Ziemię. I to nie tylko się na nas mówi, na przykład, że księżyc ma olbrzymi wpływ poprzez grawitację tak, na to, co dzieje się na Ziemi. I, i, I niektórzy mówią, że został tutaj sprowadzony też y, y, również z tych powodów, żeby y, tą Ziemię w jakiś sposób coś, coś osiągnąć, jakby jeśli chodzi o pewien, pewne procesy, wiesz, obrotu, y, jakiś tam, wiesz, wiesz no, można tak przyjąć, prawda? Więc... No z pewnością. Życie na Ziemi nie, nie miałoby żadnego sensu, nie mogłoby istnieć życie biologiczne, gdyby nie Księżyc. Jest dla nas bezwzględnie ważny. Dlatego jego położenie, bardzo specyficzne, tak. nie może być ani kilometr dalej, ani kilometr bliżej Właśnie. wręcz. Wręcz na, to wygląda, tak, wygląda to tak, jakby to była struktura, którą ktoś tutaj zaparkował. Zaparkował, logicznie postawił. A jeszcze taka jedna, bo już tak na koniec ten detal bardzo ważny. Stąd The Dark Side of the Moon, ten prze, 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 przebój niewątpliwie Pink Floydów jest tak czarujący i o, tak magiczny, że po dziedzinie jak to su, słucham, to wiesz. A ostatnio ukułem sobie takie, y, taką, taki arebór tego przeboju. W sensie. Y, y, w sensie jakby, żeby przestać stawiać tą ciemną stronę, to może the brightness of the moon, tak? Żeby, żeby po prostu, żeby, zamiast mówić ciemna, to żeby powiedzieć jasna strona księżyca i zaprezentować takim konceptem. Ale, ale chodzi mi o ten cały właśnie element obrotu. Wiesz, to jest tak specyficznie, czy my znamy jakieś planety w Układzie Słonecznym, które miały, a księżyców jest dużo, bo księżyców jest bardzo dużo, Jowisz ma bardzo dużo księżyców, inne planety też mają. Czy my znamy takie księżyce, których obrót wokół ich planety, jako Księżyc, właśnie polegałby na tym, jak ten nasz Księżyc się obraca wokół Ziemi. Bo tu ta oś obrotu jest, wiesz o co chodzi? Dlaczego? Bo ludzie nie rozumieją, skąd się bierze, że to ciągle jest, że ciągle nie widzimy tej jednej strony Księżyca, no bo nie widzimy, nigdy nie widzimy. Bo się tak specyficznie obraca. Takich Księżyców jest więcej, oczywiście, że jest więcej, tak. Tak, tylko, że nasz i specyfika polega na tym, że przede wszystkim jest gigantycznych rozmiarów w porównaniu do innych księżyców. To jest jedna czwarta Ziemi. Nie ma prawie że porównania do, do, i, i do naszego księżyca, do jakiegokolwiek innego w naszym układzie słonecznym. Teraz nasz stoi w takim miejscu, jest zaparkowany w takim miejscu, że na przykład możemy obserwować, kiedy obserwujemy zaćmienie słońca, to on jest w takim miejscu, że praktycznie idealnie pokrywa tarczę słoneczną. Nie troszkę dalej, bądź troszkę bliżej, tylko idealnie. Oczywiście on reguluje wieloma procesami, jakie rozgrywają się na Ziemi. Bez niego prawdopodobnie Ziemia by się zdestabilizowała i byśmy nawet nie byli w stanie żyć w epoce kamienia upanego, bo to nawet nie byłoby możliwe. I generalnie, jak widzimy, ta mechanika księżycowa, jak te księżyce, wszędzie indziej, indziej w innych, na innych planetach, służą podobnym celom celom stabilizacyjnym albo. Albo są miejscem, gdzie na przykład być może kwitnie jakieś życie. Mamy wiele podejrzeń co do życia na, mamy na księżycu i, yo, Europa, Europa. Europa i yo, Ganymedes y, mamy ostatnio jest duża historia z księżycem Mimas. To jest ten księżyc Jowisza, który wygląda jak gwiazda śmierci, bo coś potwornego w niego przywaliło i to wygląda jak ten radar, tak, który byłem, wysyłał tak ten miał. promień śmierci. Właśnie ten księżyc tak wygląda. Ale na głębokości 30 kilometrów pod jego powierzchnią wykryto płynną wodę. No więc znów to sugeruje, że może tam jest jakieś życie. Także ale mamy przed sobą, wiesz, wydarzeń fascynujących rzeczy. Kurcze czekamy i działamy, słuchaj, wymieniamy się tymi informacjami. Bardzo ci też dziękuję, że dzisiaj znowuż nam tutaj porcję różnych ciekawych informacji przy okazji przypominamy, że nadajesz u siebie tak jako Polaraxa. Tak, Przykujesz? Polaraksa, Krys na YouTube. Mhm. I to wszystko. Łatwo no i tutaj znaleźć. Szykujemy się na twój przyjazd 27-28 kwietnia. Ja wiem, znaczy ja opublikuję ten program, bo on mam go w 90% pięciu zrobiony, wiesz, na przykład dzisiaj pytałem przed wejściem, jakbyśmy dokładnie sformułowali te drugie twoje wystąpienie, między innymi takie mam dziury, nie? Tutaj z Borąkiem Rzepeckim jednak uzgodniliśmy, że on coś tam nagra dla nas, tak? jednak nagra. tak? Robert Leszakiewicz z kolei przekazał mi taką wiadomość dobrą, tu tak przy okazji raportuję dzisiaj, z nim rozmawiałem, czy wczoraj, że rozmawiał z Miloszem Jesenskim, który, który wprawdzie ma tam jakieś ważne obowiązki, eventy, ale zrobi wszystko jednak, żeby jakby się udało, żeby przyjechać na naszą konferencję UFO Forum, bo przyjeżdżał w tych latach dawnych i, i pięknie dobrze wspomina i jest szansa właśnie, że z Robertem, że dołączy tutaj do Roberta Leśniakiewicza. Także cały czas tam nam coś, jeżeli, ha, jeden taki apel, słuchajcie, jeżeli jesteście świadkami, byliście świadkami jakiegoś nadzwyczajnego zdarzenia ufologicznego, quasi ufologicznego, to zgłaszajcie tutaj to do mnie, ponieważ ja tam zaplanowałem taki, wiesz, takie okienko na wypowiedzi świadków, <laughs> mam trochę tego. Ale, ale jakby coś było, to możemy to przefiltrować i sprawdzić, kogoś doprosić. No i też przy okazji, może ktoś ma jednak kontakt do Grzegorza Nowaka, ponieważ to jest ten jeden z najważniejszych bohaterów wydarzeń Góra Świętej Anny. To jest właśnie 90., w sumie to był, jak była powódź, to chyba 7., który to był rok, to zawsze myli, w tym była ta powódź we Wrocławiu. <laughs> w każdym bądź razie yy, 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 mam dla niego zły telefon, nie mogę do niego go odnaleźć, a byłoby warto go zaprosić, bo, bo to jedna z najbardziej spektakularnych historii w ogóle, wiesz, dotyczących yy, w ogóle, wiesz, spotkań bezpośrednich. Nie? No i szykujemy się, pracujemy. Bardzo, bardzo dziękuję ci właśnie, Chris i, i za. No ja również dziękuję, dziękuję bardzo no, za, za dzisiejszą się. rozmowę. Może nie było tak dużo punktów zapalnych, jak jest zazwyczaj, ale co się odwlecze, to nie ucieknie. Ale różne ciekawe rzeczy na no momentami na wesoło, wiesz, a ten księżyc był głównym bohaterem i. Takżeśmy sobie powiedzieli, troszkę parafrazując, prawda, tych co ukradli księżyc, że, że koniec końców nam establishment ten księżyc w jakiś sensie ukradł, bo nas nie informuje w pełni o tym, co tam jest i, i, i kierujemy się też tym hasem. No, oddajcie nam księżyc. W sensie informacyjnym. <śledź> <śledź> może tak być. <śledź> no, może tak być. Bardzo dobre hasło. Dobry slogan reklamowy. <śledź> Dwiękuje, dziękuję Ci tak bardzo. Tak jest. Ja również dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.